Ej, ty, ale zanim obejrzysz, to zostaw łapę w górę, suba i napisz jakiś komentarz. To pomoże. Dzięki. Dobra, ja rozpoczynam nagrywanie. Na spokojnie. Kawka, herbatka, rączka. Witajcie, widzowie. Możemy w sumie w ten sposób zacząć. Zawsze ludzie chcą, wiesz, takich, że siema wszystkim, witajcie na kanale i tak dalej. A my możemy sobie siąść. Siemanko, ziomeczki. No. No to taki będzie początek właśnie. Dobra. Ja to wytnę potem i tak dalej. Trener, coach, analityk, asystent. W niku coach. Namaste. Witam. Witam Marin. Ciebie. Witam Ciebie, Dave'ie. To zasadniczo to Witam wszystkich ja widzów powinienem przede witać. wszystkim. Ale dzień dobry. Słuchaczy. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Skąd w ogóle coach w niku? I po co? I... Bo Marin była zajęta. Jedynka też jest w niku, bo coach Marin była zajęta. No dobra, no ale no to skąd Marin w takim razie? Dobra. Nick, origin tego nicku pochodzi stąd, że był taki moment u mnie w życiu, że jakoś odeszłem troszeczkę od LoL'a i się o wiele bardziej zainteresowałem sceną gierek fightingowych. I bardzo mi do gustu przypadł wtedy Tekken. Bardzo. Bo zacząłem oglądać jakieś materiały na kanale Desco Esports. Tam był o Tekkenie ogólnie, o jakichś zawodnikach. Był, pamiętam, Oni, to jest taki faker Tekkenowy. Tam, no No. załóżmy, że w Tekkenie masz łącznie 50 postaci, Jest on jakiś każdy. Polak też w Tekkena bardzo dobry, nie? Nie Czy znam. Mortal Kombat W Mortal właśnie? Kombat A, chyba. okej. I tam załóżmy, że jest 50 postaci i on na każdej postaci wbił Tekken God Prime, to jest porównanie Challengera. Takie 1000 LP, czyli najwyższą rangę na Okej. każdej postaci wbił. No i to jest ogólnie człowiek, A na każdej który na postaci? każdej postaci. I każdą, Okej. no a każda postać ma około 80 ruchów, które trzeba wspominać i każda ma przynajmniej 20 kombosów, które trzeba zapamiętać. Więc on jest maszyną, dosłownie maszyną. No i grałem wtedy w Tekkena, musiałem sobie nowe konto na Steamie założyć po zakupie gierki, w sensie tam w Tekkenie musiałem nazwę wymyślić. No jak sobie myślę, kurde, no jakby się tu nazwać? Poprzedniego niku mojego nie będę mówił, był tragiczny i lepiej go nie wspominać, no więc Ale na sobie... zasadzie, że nie można o nim mówić, czy był słaby po prostu? Słaby, był Bo na słaby przykład i też Czarny lepiej... Piotruś nie może powiedzieć swojego przedmiotu. Nie no, pierwszym moim zamysłem było, żebym sobie wziął jakieś randomowe angielskie słowo fajne i przetłumaczył je na japoński, koreański, może będzie fajnie A, brzmiało. okej. Taki był mój zamysł wymyślania I niku. brzmiało? Coś takiego chciałem. Brzmiało wszystko tragicznie, które słowa sobie brałem. Naprawdę, był moment, że sobie wziąłem słownik angielski, brałem jakieś randomowe rzeczowniki, przymiotniki, to tłumaczyłem. Tak mi średnio podchodziło, a w końcu znałem, dobra, to zaczynamy pisać na klawiaturze. No i zamknąłem oczy, coś napisałem, zamknąłem oczy, coś napisałem, nie wyszło, nie wyszło, aż w końcu coś wyszło podobnego do Marin, coś podobnego. No i tak później sobie myślę, było MRN, no i coś, no coś takiego. No i sobie myślę, no i tak, o, Marin, był taki gracz. MRN. No w sumie krótkie, fajne, bierzemy. I fajnie MRN to graficznie. też brzmi trochę jak taki skrót jakiejś koreańskiej drużyny Tak, z drugiej tak. ligi. No i sobie pomyślałem, no fajnie brzmi, krótkie, kurde, już kiedyś taki był gracz, on osiągnął sukces, ja też osiągnę. Więc taki jest origin mojej nazwy. No, on osiągnął sukces, naprawdę. Tak. To prawda. Swoją drogą on już chyba nic Nie nie gra, nie robi, gra. On nie? ma teraz 30 jakoś lat, no No, coś tam ale... ma pracę w jakoś, A, tyle wiem. okej. I no do miesiąc temu jeszcze on miał rekord solo killi A, no w splicie, miał tak. bodajże 30 bądź 31 i Knight go przebił, 32 miał. Wydaje mi się, że 31, I a on Knight miał go 32. 32, też mi się tak wydaje, no Ale ale powyżej 30. ręki bym sobie nie dał Dla mnie to uciąć. i tak jest no masa killi. Adam miał niedawno chyba 28 w tym splicie. No, a to w ogóle, to jest w ogóle jakieś kuriozum, że on w tym sezonie. Tak, Adam, no to jest no Skyrocket Career, tyle mogę Ale powiedzieć. on w następnym sezonie już nie będzie tak grał, Też mi się podejrzewam. wydaje, że nie. Myślę, że się bardziej ustabilizuje, bo się dostosuje przede Tak, wszystkim do tak. poziomu. No i też no nie, myślę, że takie spekulowanie nie za bardzo ma sens, bo nie wiem jaka meta będzie. Bo meta pomiędzy splitami można rozmawiać, bo aż tak dużych zmian nie ma. Ale no Riot co roku jakoś przecież między off-seasonem stara się odświeżać grę. Przede wszystkim, żeby starych graczy utrzymać i pozyskać Tak, nowych. tak, tak. Co uważam, że no rozwiązanie jest super. Chociaż odnośnie jeśli patrzę, uważam, że Riot powinien przejść na model dotowy. Dota ma coś takiego, że mają jeden patch co 2-3 miesiące. Co A no tak. 1-2-3 miesiące, tak mniej więcej, i tam ten patch jest jeden duży. No I i tam się ale to załóżmy jest bardzo zmienia z meta dobre. co kwartał. I Tak, uważam, tak, że tak. takie coś jest o wiele lepsze, bo gra jest przez o wiele dłuższy czas świeża.
No, a do tego możesz budować, tak? Na czymś. Tak, i na przykład, no, tak jak no Dota Valve się zajmuje chyba Dotą, tak? O Jezu, tak, tak. Tak, no Valve tak. się zajmuje Dotą, no i tak jak oni sobie myślą i na przykład, nie wiem, chcą i oni mają, skoro wprowadzają na przykład 4 patche w roku, to mogą sobie zrobić coś takiego, że na jeden patch chcą, żeby ludzie tankami grali, kolejny chcą, żeby asasynami grali, później jakieś magowie, etc. I uważam, że ten model jest o tyle lepszy, że dotrzesz do większego grona graczy i zadowolisz przede wszystkim większe grono graczy. Ja no, odkąd pamiętam, inaczej, od sezonu siódmego nie było mety, gdzie się grało więcej jak 2 tank herosami na topie. Był moment, gdzie się grało przecież cały czas z Sejonem, był moment, gdzie się grało przez chwilę Maokajem i jeszcze Volibearem pod tanka się full grało. Był taki moment, ale nigdy no, nie było więcej herosów. Pamiętam no, sezon siódmy, gdzie tam no, tanków to była holendarna ilość, to była ta meta z Ardentem. Właśnie teraz na Twitchu są transmitowane te mistrzostwa. Były group stage, teraz będą playoffy, czyli to już, już chyba są, już bo, są, tak, bo widziałem, że Ignar. Seria, tak, Ignar. Legendarna seria Misfits, SKT, później jeszcze SKT RNG, Samsung na Longzoom. Moim zdaniem to był jeden z największych stompów. I ja pamiętam, wtedy były te Worlds'y po group stage'u, powiedziałem, że Samsung wygra Worlds'y, gdzie wszyscy powiedzieli, że dostaną na wciry totalne od Longzhu, a później przychodzą quarterfinalsy Worlds'ów i Samsung stompuje 3-0. I wtedy to była taka meta, gdzie ewidentnie lepszy team wygrywał, bo w grze potrafiło być po 5-10 killi do minuty 40. No tak. I grało się pod Ardenty, grało się pod full scaling, pod nietracenie wave'ów, po wbicie jak najszybciej swoich power spike'ów, po wbicie jak najszybciej 16-18 poziomu, żeby mieć ultimate na trzecim, wymaksowane wszystkie spele i ogólnie cała gra wtedy się opierała na rotacjach i na samym makro. Ja uwielbiałem ten sezon, dla mnie jako trenera to się super oglądało, dla widza to jest tragiczne do oglądania, tragiczne, bo są totalne nudy. W ogóle w tym sezonie chyba była to jakaś kuriozalnie długa gra w Korei. Siak, chyba 70 minut było, coś takiego. Chyba więcej nawet. Jakoś tak bardzo. W każdym razie ta rekordowa. No jak już gra tyle trwa, no to nie jest znak, że obie drużyny są wyjątkowo, nazwę to, walczą zacięcie i poziom jest wyrównany. To jest znak, że poziom obu tych drużyn nie jest najlepszy. I nie potrafią po prostu gry skończyć. To chyba było SKT. Jedną z nich. Tak mi się wydaje. No, ale SKT dopiero zaczęło grać po tym, jak z Mil Coaching Staff wrzucili Ownera do pierwszego składu. No tak. Dopiero tak, wtedy zaczęli coś grać. To prawda. Widzisz, ja niepotrzebnie sobie te tematy wszystkie rozpisuję, bo to jest bez sensu. nareszcie ktoś przyszedł i gada. Tak po prostu. Zacząłem te nasze rozmowy od wymieniania tych wszystkich, wiesz, trener, coach, analityk, asystent. Czy cokolwiek tam jeszcze można robić w coaching staffach. U nas w Polsce to jeszcze nie jest tak rozwinięte, ale wiadomo, tam jeszcze strategii i tak dalej, i tak dalej. Jest masa ogólnie pozycji, coraz to będą się nowsze tworzyć, bo ludzie zaczynają mieć coraz bardziej otwarte głowy na to, że coraz więcej nawet osób w coaching staffie jest potrzebne. Mhm. Jak byłem właśnie raz na pierwszym seminarze Petera Dana, akurat dzisiaj, w dniu, kiedy to nagrywamy, będzie drugi. Tylko, że on jest bardziej skierowany. My jesteśmy w ogóle dzień po twojej przygodzie z Masters. Tak, 1-5. Cieszę się, że chociaż jednego wina udało nam się zgarnąć. Na pewno mogliśmy mieć 3-3, bo pierwszą i drugą grę na Yukam nostruowaliśmy. Na go pierwszą grę też do pewnego momentu było bardzo wyrównanie, ale później nas zostaliśmy z outmakrowani, tak to określę. Mm-hmm. No ale no, też no, nie będę siebie usprawiedliwiał w żaden sposób. No. Chociaż i tak będę, bo miałem tak naprawdę z tymi chłopakami 1,5 tygodnia do przygotowania, a tygodnia to jest nic czasu, nic się nie da praktycznie zrobić. Byłem w stanie ich nauczyć jednego playu, który i tak nie do końca oni ogarnęli. Po prostu im powiedziałem, dobra chłopy, macie ignorować mi pierwsze smoki dwa, skupcie się na Heraldzie i na wykorzystaniu Heralda. Bo z tego można o wiele łatwiejszą przewagę sobie zrobić, jak z dwóch pierwszych smoków, a jak się już złapie się pierwszego i drugiego Heralda, to można już z dwa turety wziąć. To jest w ogóle często takie bezpieczne zagranie. Tak, to jest o wiele bezpieczniejsze zagranie i o wiele łatwiej jest to zaplanować, zwłaszcza z Blue Side'u, bo po prostu teren jest tak ustawiony, że się wchodzi na rzekę, łatwiej jest z niej wyjść, bo pit jest w przeciwną stronę po prostu skierowany. Tak. No i to samo jest z Redside, jeśli chodzi o smoki. Plus najczęściej wiesz, że enemy drużyna jest na smoku, bo... Tak, no i możesz crossmapować. Możesz po prostu crossmapować. No i chociaż no...
A tak jak czasami crossmapy się opłacają, jak się zostaje, jak Team 1 Team SK Gaming przez to tak, czasami się crossmapy opłacają, tak czasami nie i po prostu trzeba graczy nauczyć kiedy, wiedzieć kiedy oni mają na przykład zejść do mida na Herald Playa, kiedy mają całego swapa zrobić, kiedy nie powinni swapować, kiedy możemy go za darmo oddać. No jest ogólnie podejść do Heralda, myślę, że jest 5 przynajmniej takich stałych taktyk, które można by wyuczyć po prostu ludzi. No, na to potrzeba czasu. Ja niestety tego czasu nie dostałem teraz na Winter, jeszcze zostaję z no tak, Fossis. I na Winter już będę mieć 2 miesiące, coś takiego. Chociaż tyle, bo w ogóle absurdem zupełnym dla mnie jest to, że ostatnio mój kolega, zresztą współpracownik z Team SK Gaming, Class Survivor, doszedł do drużyny z Bałtyku. Doszedł tylko na EU Masters i on doszedł tam kilka dni przed EU Masters. I w ogóle co to ma dać? Bo nie do końca rozumiem. Nie wiem, dla niego to jest na pewno dla niego to jest super, bo do CV sobie może wpisać no jasne. EU Masters. Jasne. Tak, jak jeszcze bierzesz na samo EU Masters, to pewnie masz jakąś umowę na miesiąc zazwyczaj, więc to zawsze jakaś kaska wpadnie. Taki, a to jest na zasadzie coś... takiej, że to wygląda tak, jakbyś się tam dostał po prostu. Tak. Jak widzisz to w CV. No a tylko nie rozumiem, z jakiego powodu ktoś miałby chcieć w ogóle. To, moim zdaniem to może tylko przeszkodzić. No to też zależy, jaka drużyna, to też zależy. Ja miałem jeszcze jedną ofertę, z której no zrezygnowałem ze względu na to, że była tylko na EU Masters. Pieniężnie. A to, jakie była... to rejony mogły być? Po nagrywkach mogę powiedzieć. Wolę nie mówić, bo to tajne przez poufne informacje, znaczy nie chcę sobie nazwę to popsuć swojego PR-u, że coś co dużo mówię. Dostałem właśnie jedną propozycję finansową, była ociupinkę gorsza. Drużyna no zdecydowanie lepsza, jest na EU Masters cały czas. Top 8, tak powiem. No tylko problem był taki, że umowa była na miesiąc, a ja no niestety ze względu na to, że idę teraz na studia, to są prywatne studia, to musiałem, szukałem czegoś, co mi nazwę to zapewni większą stabilność finansową. I no i dzięki temu, że teraz Summer Fossis podpisałem tą umowę, to będę mógł sobie za studia po prostu zapłacić. No tak. Albo po prostu mieć jakieś pieniądze, żeby być w stanie wyżyć. Albo no nie wiem, no tak despotu pójść się napić. Coś takiego drina, cokolwiek, albo no nie wiem, wyjść a tam zamiast. Akurat trzeba dużo zarabiać, żeby się wysłać. Dokładnie, chociaż na przykład teraz, no festiwal pizzy się zaczął. A no tak. Festiwal pizzy bądź 30-36 zł kosztuje, ale jednak, żeby nazwę to dobry wynik osiągnąć w tym festiwalu pizzy, to czasami nie tylko trzeba za pizzę zapłacić i za picie. KMWTW, kto ma wiedzieć, ten wie. Tak, pozdrawiam tak, tak. Wszystkich, którzy zrozumieli. Myślę, że znajdą się tacy tutaj. Masa się znajdzie. Przeszedłeś tę całą drogę od w ogóle analityka, gdzieś w międzyczasie pewnie miałeś jakieś pogadanki, jak to być asystentem i tak dalej, i tak dalej. Teraz jesteś head coachem. Masz 19 lat. Tak, 20 kończę w styczniu. I powiem ci szczerze, że jak ostatnio mi o tym powiedziałeś, to ja się stary poczułem. A zazwyczaj się bronię przed tym, bo ludzie mówią, stary, stary jest. Myślę, jaki kurwa stary. A potem sobie myślę, no może. ale czujesz się duży już na scenie naszej? Powtórz pytanie jeszcze raz. No wiesz, no bo przeszedłeś całą tę drogę. Tu Kik, tu Jamers Legion, tu teraz... Wcześniej tak, IT Temper Choice. Famagusta. Fossis Famagusta tak. Ona jest w ogóle... To jest cypryjski klub sportowy. Tak, to jest połączone. Jest z greckiej części Cypru. Anorfosis jest albo... Wiem, że na pewno mają sekcję siatkarską i chyba piłki nożne. Tak. Właśnie ja stąd kojarzyłem te... W tej drużynie w ogóle już było kilku Polaków. Kubyt był. Kiedyś był... To Kleiner jakiś. Typiczny? Prów? Prów, bo typiczny był w innej drużynie, tak mi się wydaje, okay. A jeden z dwóch. Typiczny z tego, pewnie. I z tego, nie, w sensie, co a nie rozmawiałem wiem, z Dominantem, to chyba jeszcze Kondzisa tam jakoś się przewinął. A może. Bo on może. Właśnie z nim gadałem, on mówił, że no, on z Kondzisanem był tam w jakimś teamie. Tylko nie wiem, czy on był trenerem, czy tam no, na jakiej pozycji był, bo z tego co wiem, to Kondzisan to już chyba każdą też pozycję grał w Competitive, no i... Każdą pozycję praktycznie trenerską poza analitykiem. No. Tak, to chociaż podejrzewam, że to też robił. Ale Kondzisan to w ogóle teraz już kibicom z Polski kojarzy się z Common Friends i tymi wszystkimi akcjami pewnie. Ale dobra, nie o Kondzisanie.
Patrząc na to, ile już przyszedłeś i w ogóle tytuł nawet masz za sobą i w Polsce, i wicemistrzostwo też masz. Dwukrotne. Właśnie. I Trinity. No nie dało się wygrać, Inspireda wzięli, no bo Zanzara miał tryout do Astralis. Nie dało się wygrać, no Kasperek jest takim szefem, czy ola Boga. Na polskiej scenie to w ogóle jest taka różnica niesamowita, jak ten człowiek gra, że tak, to jest coś tak nieobrzydliwego. Ja pamiętam, on wszedł z chłopakami, jak się o tym dowiedzieliśmy, że właśnie nie gra Zanza, tylko gra Inspired, to no się śmieliśmy po prostu, no bo wiedzieliśmy, jaki będzie wynik, bo każdy z nas po prostu wiedział, że on 1v9 zrobi, bo on jest takiego kalibru zawodnikiem. I zrobił. Tak. W każdej gierce. Nawet jak wiesz o tym, to on i tak zrobi. To jest obrzydliwa sytuacja. Inspired jest w ogóle w moim wieku. On jest też 0-2. Tak. To jest też dla mnie no, niepojęte, że... Ale to jest człowiek, który zrobi gigantyczną karierę najprawdopodobniej. Tak, ja... No, i on o tym wie. On o tym wie. Tylko właśnie się zastanawiam, czy no, dla niego to jest dobrą nazwę, to drogą, żeby po prostu być nazwą to One Man Club i żeby w tym roku cały czas być. Na chwilę obecną myślę, że to jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć i jaką podjął. Bo no w Rogue ma dosłownie wszystko, co chce i oni go tam traktują, no to jest ich złote dziecko dosłownie. W Rogue jest o tyle przyjemnie, że nawet jak stwierdzą, że wiesz co, ty, mamy lepszego i my cię do Akademii przeniesiemy, to ty i tak w sumie jesteś w niezłym miejscu na dobrą stronę. Poza tym no ja wiem, że jestem pewny, że nawet jak już benchowali Spire, dodali go do Akademii. No nie mówię teraz o Luroxie, tylko załóżmy, że na następny sezon... Tak, oczywiście najprawdopodobniej tak nie będzie, ale... Tak, ale nawet jeśli by tak zrobili, to... wydaje mi się, że main squad Rogue by bardzo nad tym ucierpiał komunikacyjnie, bo z tego co ja słyszałem, Kasprowi się morda nie zamyka w trakcie gry. To widać nawet. Tak, i ogólnie jest sporo takich dżunglerów, którym się morda nie zamyka podczas gry. Wiem, że Synchrofowi cały czas gada, cały czas podczas gry gada i koluje. No tak. I wiem, Mystic mi mówił, że tak samo było z Cadrillem. Cadrill kolował dosłownie całe 40 minut gry. Okej. Poza tam oczywiście na przykład no jak teamfighty. Chodzi mi bardziej o makro-wise. No nie, jasne. Jakie tam rotacje, to jest zupełnie inna sprawa. Bo to też zależy, jak w drużynie się po prostu przydzieli obowiązki z komunikacji. Zadaję ci to pytanie już trzeci raz, ale nie idzie do tego przejść. Czujesz się już duży na naszej scenie? Nie. Nie? Nie. Będę się czuł duży, jak zrobię perfect split. Jak zrobię dwa razy perfect split i dwa razy wygram Ultraligę i na Masters bym co najmniej top 4 zajął. Wtedy bym się czuł dużo, bo wtedy bym poczuł, że coś jednak osiągnąłem. A jak perfect split? 14-0, w playoffach nie stracę żadnej masy. W sensie teraz? W Ultralidze. A w Ultralidze? Załóżmy, że będąc w Ultralidze. Okej. Okay. To coś takiego. No to ciężka sytuacja. No wiem, ciężka sytuacja. Ale to w takim razie Sinmiwak nie powinien czuć się dłużej teraz? A zrobili perfect split? No nie. No właśnie. Okej, dobra, w porządku. Tyle chciałem. No złapał mnie. Cholerny dziennikarzyna. Tyle chciałem. Sami mali ludzie na tej scenie. No chyba, że... No, perfect split w Polsce to chyba jeszcze się nikomu nie udał, nie? No ja nawet jak zajęliśmy top 2 w Ultralidze i później top 2 na Masters, nawet potem się nie czułem duży. Ostatnio tak sobie myślałem, że bądź co bądź, przegrana na tym EU Masters to było jedna z lepszych rzeczy, która mogła mi się, dla mnie się przydać. Tak? Tak. Odjebałoby ci? Bardzo. Rozumiem. 100%. Bo ja ci szczerze... Bardzo by mi... No, nie odjebało, przepraszam. Za przeproszenie by mi odpierdoliło. Ja dobrze o tym wiem, bo mi nie odwaliłoby mi pod tym względem, żebym się zaczął wozić na social mediach czy coś takiego, tylko bym po prostu przestał stąpać normalnie po ziemi. I przede wszystkim mi nie chodzi o środowisko sportowe, bo tam na 100% byłbym cocky as fuck. Tak mi się wydaje przynajmniej wtedy, bo to było półtora roku temu, bądź co bądź. Na ja się nie dziwię, bo ja bym próbował. Tak, półtora roku temu, mając lat 17, 18, 19, to jest szmat czasu i się bardzo, psychika cała i na sporcie to w ogóle jest, może zmienić. Tak, półtora roku to jest szmat czasu. I cieszę się, że to przegrałem z tego powodu, bo mi ten finał uświadomił, jak bardzo, nazwę to, jestem głodny tego przysłowiowego sukcesu. I to mnie bardziej jeszcze potwierdziło w fakcie, że wiem, co ja chcę w życiu robić. Że chce iść w tym kierunku. Okej, rozumiem. No tak, no, bo wtedy było blisko już naprawdę, żeby zobaczył was cały świat. Tak, no jakbyśmy to ugrali, no chociaż no, uważam, że i tak drużynowo graliśmy lepiej w Summer Splicie, no tylko tam no nieszczęsny Maus, no i brak Best of Piątek,
bo bądź co bądź, my wtedy z... Aha, tak, był już wiem, skład, ja byłem, w sensie Taylor był head coachem, ja byłem wtedy analistą, Łukasik tam assistant coachem. Ibo, Szlatan, Matisław, Puki, Mystic. Uważam, że to był najlepszy roster polski od czasów Illuminar, co grali w finale u Masters. A wiesz, to ciekawe, bo ja w sumie następne pytanie tutaj mam zapisane. Chciałem się zapytać, jak to jest, bo podejrzewam, że to wiele osób bardzo interesuje, bo nikt nie ma, miałeś taką możliwość, a niewiele osób ma. Jak to jest współpracować z tymi największymi? No bo wiesz, bo na przykład na Pukiego patrzył się jak na gwiazdę, na Matisława też, legenda, tak? No powiem tak, teraz na pewno by mi było łatwiej, bo ja sam czuję się bardziej pewny w swojej, nazwę to, swoich umiejętnościach trenerskich. Czy to wiedzę od grze, czy to samym podejściu do zawodników, czy jakbym z nimi rozmawiał. Mhm. I też no, jestem takim o tyle dziwnym przypadkiem, że ja czuję o wiele większy komfort w trenowaniu, jak po angielsku rozmawiam, jak po polsku. A wiesz, że jakiś... Od kilku osób już to słyszałem. Ja na przykład słyszałem to od Kasperskiego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Ja to mam między innymi dlatego, że no od jakichś 4 lat, na pewno 3, praktycznie nie oglądam rzeczy po polsku. Okay. Na YouTubie. I też inaczej. O wiele łatwiej mi jest mówić o grze po angielsku, dlatego że się uczyłem tej gry po angielsku. Komentarz cały po angielsku. Aha, w ten sposób. Review LS-a kiedyś po angielsku. A Papa Sniffy po angielsku. Tak, to jest dla mnie to jest o wiele większy komfort, bo później jak pójdę na scenę bardziej tą międzynarodową, to będzie mi łatwiej. Bo wiesz, jeśli chce się być zawodnikiem na polskiej scenie, to niedobrze. Raczej. Ale jeśli ale masz taki komfort, że w Polsce możesz mówić po angielsku, za granicą nie możesz mówić po polsku. Także to jest jak najbardziej. Ja ci powiem co do języka angielskiego, to również tam jakiegoś wielkiego problemu z komunikacją nie mam. Ostatnio była finały Rainbow Six i my mamy drużynę typu miszmasz. Tu trochę Czechów, trenerem jest Gostek z Wielkiej Brytanii. No i właśnie gość z Wielkiej Brytanii, z Londynu, no powiem ci szczerze, że nie jestem w stanie z nim się dogadać. Nie, to jest ciężko. Ja raz byłem w Liverpoolu, bo też no... Ja kiedyś miałem na profilu na Twitterze napisane, nie wiem czy teraz mam. Ja ogólnie od lat w styczniu, będzie już 10 lat, jak gram w karty Pokémon. Okej. Okay. I kiedyś byłem na turnieju kart Pokémon w Liverpoolu. To jest taki ranga turnieju regionalsy, tam są jakby 4 takie... Rang jest League Challenge, to jest taki bardziej nazwę to lokalny. Później jest Cup. Cup jest taki bardziej, nazwę to, krajowy. Tylko krajowy, bo za niego można dużo punktów dostać na Mistrzostwa Świata. Bo ogólnie, żeby się dostać na Mistrzostwa Świata w karciankach, to działa tak samo jak punkty w ligach LoL-u. Po prostu się zdobywa punkty i ci ludzie, którzy mają najwięcej punktów i określona ilość tam tych osób po prostu jedzie na te Mistrzostwa Świata. I później są regionalsy i Mistrzostwa Świata. Ja pojechałem na te... To jest w ogóle... To pojechałem na te trzeciej rangi, no. Regionalsy, byłem w Liverpoolu. No i najgorzej było w taksówkach. Była tragedia, bo ja wchodziłem do taksówek i zanim, no po nas nie było widać, że my nie jesteśmy stąd, no bo byliśmy ubrani jak Anglicy, kurtki deszczowe, spodnie normalne, no buty tak. Normalne, włosy mokre, bo pada. To jest trochę spocenie, tak to określę. I dopóki ja się nie odezwałem do tego, do człowieka z taksówki, pana taksówkarza, nie byłem w stanie go zrozumieć, bo taki akcent po prostu mają w Liverpoolu. Tak. Ale dopiero jak ja zacząłem mówić, i on usłyszał, że ja nie jestem stąd, to jemu się akcent przestawiam. Tak. Ale powiem ci tak, z trenerem właśnie tym z Rainbow Six, z Londynu, on nie jest w stanie przestawić. Nie jest w stanie w żaden sposób i jeszcze mówi tak szybko. No to oni bardzo szybko mówią, bardzo szybko. On mi, a ja jeszcze na Rainbow Sixie się znam, jak wiadomo. I on mi zaczyna tłumaczyć i wiesz, i leci. Ja jest of course, na to nie się no, ja byłem w Liverpoolu, to dzień mi jakby zajął przyzwyczajenie się do tego, w jaki sposób oni mówią. No. Pierwszego dnia każdego poprosiłem, żeby powtarzał. Ja ogólnie jestem bardzo confident w moim angielskim. No maturę prawie rozszerzoną i podstawą na 100% prawie napisałem. Wow. A nie, to ja rozszerzenie napisałem na coś koło 50% i to już z tego co wiem na uczelniach jest bardzo dużo. No ja się pochwalę, z rozszerzeniem miałem 94, z podstawy miałem 96 i tak byłem na siebie zły, bo po godzinie z zegarkiem w ręku patrzyłem, po godzinie wyszedłem, byłem na siebie zły, że dłużej pisałem oficjalną, a nie podstawową. To już takie tryhardowe tak, podejście. No do angielskiego jestem dosyć ale to kurde, to jest wiesz, to jest fajna rzecz, na pewno.
Na pewno, ale to masz tak ze wszystkimi językami, że łatwo ci je ten, czy tylko tak, angielski? Ze wszystkimi. Okay, no kiedyś się uczyłem hiszpańskiego, mi bardzo łatwo podchodził, ale później doszedłem do wniosku, że po co mi ten hiszpański, jak ja w życiu nawet do Hiszpanii nie będę prawdopodobnie chciał jechać, mnie bardziej na bardzo, bardzo daleki wschód ciągnie, do Azji. Teraz na studia właśnie językowe. Słyszałem. Idę. Ciekawy kierunek. No to też stricte pod Lola. Bo to jest takie no dosyć nazwę ale, duże ale marzenie. Właśnie, ale ty tam... to naprawdę... Tak. Tak? Tak. W ten sposób to rozmyślasz. No to jest, to jest mocne postanowienie. To jest no duże marzenie. Nazwę to niektórzy by powiedzieli, że mrzonka. Ale no ja powiem tak, skoro Yamato już tam był, to czemu ja nie miałbym być? Ja mam takie do tego podejście. Skoro komuś się coś udało, znaczy, to ja mam tego. Wiesz, no, jakby mi ktoś powiedział 4 lata temu, że ja będę zajmował się grami komputerowymi, to bym powiedział, że jest chory psychicznie. Dokładnie. Także, dokładnie. Ja to samo miałem 4 lata temu. No też, właśnie, to samo. Jeszcze wtedy w piłkę grałem. No, a ja sędziowałem. No wiesz, no pracowałem w Polskim Związku Piłki Nożnej. W ogóle była taka sytuacja ostatnio na Narodowym, że nie mogłem tam wejść. Bo nie wiedziałem, która to jest brama, bo tam jest bram 15 tysięcy. I wchodzę przez jakąś dziwną bramę dla pracowników i nagle podchodzą ludzie i mówią, co pan tu robi? Skąd się pan tu wziął? Jak to? Co pan? I podchodzi gościek w garniturze i wyobraź sobie, że ja po nie wiem ile lat już nie sędziuję, nie jestem w PZPN, nie podchodzi gość i mówi, siema Dawid. Ja się patrzę i mówię, co jest? A on, co ty tutaj robisz? Ja mówię, no do bramy piątej mi potrzeba, on mówi. Co ty, tam jakieś gry komputerowe, coś ci się pomyliło. Ja tak się patrzę na jego i sobie myślę, kurwa. W każdym razie wpuścił mnie nielegalnie zupełnie przez te bramy, jakoś tam wreszcie doszedłem. I jakie zaskoczenie było wszystkich tych przedstawicieli sportowych drużyn, jak ja od środka stadionu wyszedłem do nich, a nie, ale tak było. Swoją drogą, my już mieliśmy przyjemność kiedyś porozmawiać tak? Przed kamerami, że mieliśmy, tak powiem. Mieliśmy, tylko no nie w tej pięknie, w nie, tej pięknej nie, scenerii. Nie, 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 to na pewno nie. Jeszcze wtedy mieszkałem w ogóle gdzie indziej, ale pamiętasz to jeszcze? Pamiętasz. Pamiętam. I ty już wtedy mówiłeś, że no ty jesteś analitykiem, ale tak naprawdę to byś w stronę trenerki takiej poszedł. Tak, no powiem tak. Dobra, to była decyzja? Bardzo dobra. Tak? Bycie head coachem jest turbo giga fan. Naprawdę czerpię z tego przeogromną radość. Okay. Nawet jak na scrimach mam nie wychodzi albo są jakieś problemy z zawodnikami, bo czuję, mam takie odczucie, że ja się w tym po prostu odnajduję, że to jest coś dla mnie. I jak to robię, to jestem po prostu z tego szczęśliwy. I też może to zabrzmieć troszeczkę overconfident bądź koki, ale czujesz, że ja po prostu w tym jestem dobry i że mogę być dobry przede wszystkim. I też sporo ludzi mi to mówiło. I też, w sensie, też nie wiem, czy mi to mówią ze względu na to, że naprawdę tak uważają, ale zazwyczaj spotykałem się z takimi wypowiedziami, że ja na przykład mogę być, czy będę dobrym trenerem, okay. Zazwyczaj po wymianie zdań o tym, jaki mam wiek. Aha, to tak. Zazwyczaj tak, potem słyszałem takie słowa. No, nie dziwię się, bo tak jak mówię, na mnie to też zrobiło gigantyczne wrażenie, bo nawet jakbyś, wiesz, nawet zawodnik w tym wieku, jakby już był w takich drużynach, to by się mówiło, a trener? To w ogóle wiesz, to jest niesamowite, że w wieku 19 lat można już tyle za... Oczywiście można. To nie jest tak jak w sportach... Można, tylko no trzeba chcieć i też, no nie będę ukrywał, trzeba mieć farta. Ja miałem, miałem gigantycznego farta, zwłaszcza w poprzednim sezonie. Sposób, w jaki się dostałem kick, no, do kick to był abstrakt i kosmos, że w ogóle to tak wyszło. Bo to był taki zbieg okoliczności, możliwe, że ci już kiedyś opowiadałem. Chyba tak, ale no w każdym razie proszę. Delord wstawił posta. Weź się trochę przybliż, dobra, bo trochę odjeżdżasz, a podejrzewam, że nas przestanie łapać. Delord wstawił posta. Załóżmy 19.30, ja o 19.32 go zobaczyłem i że on szuka analityka do kika. Ja, o dobra, podjarałem się, nie? Dobra, wyślę, napiszę mu prasę. No i to było po momencie, gdzie Hachi na jakimś z filmików mówił, jak pisać do ludzi. No, było coś zrobiłem takiego. Zrobiłem to samo, czyli walnąłem prosto z mostu, poproszę. Walnąłem po prostu wszystko prosto z mostu. Jakie mam doświadczenie, wysłałem pracę, przedstawiłem się, czy jakie są jakby moje w cudzysłowie wymagania, etc. No. To było, żeby to wyglądało, że jestem konkretny człowiek, że tak. Ja wiem czego chcę, że też wiem co mnie może czekać. Tylko, że no wtedy nazwę to, że miałem taki dołek życiowy, psychiczny bardziej.
I się zawahałem, czy to wysłać, okay. Bo zastanawiałem się, czy to jest dla mnie, czy to jest, nazwę to, odpowiednia droga życiowa. Wiedziałem, że to jest też bardzo duże ryzyko, jeśli ja chcę w ten sport wchodzić. I wszystko, i takie inne, jakby, nazwę to, negatywne, pejoratywne myśli miałem. Wiesz, ja osobiście zawsze mówię, że e-sport jest najprzyjemniejszy i najlepsze zdanie masz w e-sporcie, zanim wejdziesz. Tak, no muszę się zgodzić, Ja będąc jeszcze na 16-17-latkiem, jak byłem na granicy tych dwóch wiosen, to myślałem, że w e-sport wygląda tak, że no kurde, to już jest profesjonalne, że tam masz, ludzie chodzą z teczkami, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, nie wiadomo co, są normalne umowy, spotkania, wszystko. Nagle wchodzę, pierwsze dwa splity i u mnie się cały światopogląd załamuje. Ja widzę, że tam, że tu jest wtedy, teraz to się wiele bardziej sprofesjonalizowało i oczywiście tu mówię z aspektu polskich drużyn. Tak. Wtedy to jeszcze była o wiele bardziej, nazwę to, wolna Amerykanka. Wiesz jak ja, kiedy ja poczułem? Za przeproszeniem, wyjebane w gracze po prostu. No, i oni tak robili sobie, co chcieli. Dalej niestety takie się rzeczy zdarzają. I to nawet nie dlatego, że mają ich w dupie, tylko dlatego, że oni nawet w wielu przypadkach prowadzący organizacje nawet nie wiedzą, że tym graczom jest coś potrzebne. Wiesz, na tej zasadzie. Ja poczułem, to jest taki śmieszny przykład, ale ja poczułem, że ten e-sport nie jest taki, jak myślałem. I to jest naprawdę przezabawny przykład, jak przychodziłem na jakieś spotkania, czy jeszcze za czasów Grimoru, za czasów komentowania, na jakieś spotkania, czy na lany, czy na cokolwiek innego, w marynarce. Bo ja tak chodzę po prostu, często. I ludzie się ze mnie śmiali, że, wiesz, że elegancko się ubierałem. Ja sobie tak myślę, kurwa. No tak, ale ja to samo przecież miałem, jak byliśmy ostatnio w e-spocie. Dwa razy byłem, dwa razy przyszedłem w koszuli. Nazwę to elegancko odwalony, tak. A tam każdy w koszulkach, t-shirtach, bluzach. Znaczy, no wiesz, tak, prawie ja nie, każdy, prawie, no nie będę aż nie tak było bardzo generalizować oczywiście. Nie mam w ogóle z tym żadnego problemu. Ja też nie mam z tym problemu, ale też no, mi się wydaje, że no, jak jestem trenerem, jestem, nazwę to, bardziej osobą publiczną i też mam, nazwę to, większą odpowiedzialność, to też muszę się odpowiednio prezentować. No, myślę, że dzisiaj koszula jest tak. Ja też proszę. Ugo Boss, żeby... Dobrze, że nie widzą. Dobrze, że nie widzą, co jest pasów poniżej pasa, dokładnie. Tak, tak. No i tak, i ja mam wrażenie, że to jest trochę sranie do własnego gniazda, jak się nie dba o wizerunek. Mhm. Bardzo. Przygoda w Niemczech. Która? Ta, teraz. No miałem dwie. No, no tak, ale ja raczej o tej. Ta teraz James Legion. Mnie ciekawi, bo współpraca z Noxiakiem. Duża postać. Opinii oczekujesz. No to powiem. Nie, tak. Wiesz co, nie wiem czy opinii, no. Ja powiem szczerze, to co myślę. Zależy. Ja do niego żadnych zarzutów nie mam, bo ja wiem, że on się bardzo starał i też na pewno wiem, że nasza współpraca by wyglądała. No to jest duża postać. Tak, zupełnie by inaczej wyglądała, jakbym ja był po prostu z nimi w gaming house, ale no niestety no. Fizycznie nie było miejsca po prostu dla mnie, żeby nie był w tym gaming house. No i no, do złośliwość rzeczy martwych nie mam na to wpływu, no nie mogę, nie będę... A to boli na pewno. No to boli bardzo, zważywszy na to, że chciałem poznać tych wszystkich zawodników, bo się wydają się naprawdę super. Naprawdę ekstra panowie do pracy. Botom też? Botom przede wszystkim. Bo Botom, to są świry zupełnie. To są... No pojeby za przeproszeniem. No, ja powiem, jak wyglądał proces u nas kreacji nowych kombinacji na Dolną Alejkę. To jest interesujące. To jest bardzo interesujące. No najpierwszą rzeczą, która mi banie rozwaliła, to jest Heimer Yumi. Ja tak sobie myślę, Yumi? Heimer? No Heimerem chcesz grać agro? Yumi chcesz grać pod pizdę za przeproszeniem? Jak to się łączy? No ja później się pytam Hjarna na Wizdoma. Yo, dude, how does it work? I oni mi tam tłumaczą. Słuchaj, masz free linię, idziesz full AP. Ja się pytam, no ale czemu? Ty, będąc Yumi, nie musisz praktycznie być na typie, możesz za darmo sobie podchodzić do chłopów, pałkować ich, nabijać sobie golda, oni w ciebie nie mogą wejść, bo jak w ciebie wejdą, to ty wskakujesz na Heimera, on wokół siebie ma rozstawione turety. Tak, jak oni w ciebie wejdą, to po prostu ich zabijesz. Jeszcze Yumi wtedy no idziesz po full AP. Wszystko się od razu agruje. Tak, ja pamiętam, był jeden z naszych pierwszych meczów, chyba drugi czy trzeci, jak właśnie graliśmy Heimer Yumi,
drugi bodajże, na Wave graliśmy, ja pamiętam, Wisdom Grafula Peyumi i na jedno kół zbija 1/3 czy 1/4 HP Woliberowi pod full tanka. Daj spokój, człowieku, mówię. No ale świry jednak. Świry, no i ale kontynuując, to wyglądało tak, że oni wchodzili sobie na hidden accounty swoje w jakimś niższym, no w Diamondzie, no bo tylko do tego momentu można grać duo. Któryś bottom jest z tego znany bardzo, ale... D4, tam D1, oni sobie grali duo, no i raz pamiętam, oni sobie grali duo. Upset Killisa? Dobrze mu? Możliwe. Chyba... Możliwe. Gdzieś, i, no, no nieważne. No i pamiętam, oni mu dostępili raz ekran. Oni tam śmiechy, śmiechy, chichy, no i nagle Hjarnan mówi do Wisdoma, że musimy coś nowego wymyślić, nie? A Wisdom mówi, dobry, ja idę pajkiem, a ty wejdź w zakładkę Mage'a i po prostu losowego Herosa piknij. Zagrali jedną grę, z jakimś tam Herosem nie wyszło, później druga, na was graliśmy treningi, a później też to graliśmy chyba na oficjalu, albo nie? Obrzydliwe. No, Lissandra Pike graliśmy przede wszystkim i jeszcze było Malzahar Pike. No i jeszcze był Mundo Yumi. I Mundo Yumi jeszcze. Mundo Yumi wymyśliliśmy ogólnie w Zixa, byliśmy pierwszą drużyną, która to wymyśliła. Graliśmy scrimę na pewną drużynę francuską. Podgapiła to od nas, spikowali to później, Madlając od nich zgapiło, no i... Tyle zostało z naszego teorii craftingu. I co, chcecie z tego jakieś te? Za X-y? Nie, ale po prostu no już uznaliśmy, że nie warto na nich skrimować. A, w ten sposób. Bo to nie było tak, że oni to tylko... No ale to z drugiej strony... Inaczej, to nie było tak, że oni tylko tym zagrali. Była duża szansa, że ta drużyna, bądź jakaś inna, na którą to graliśmy, to zlikowała do innej drużyny, bo później kilka gier z rzędu dostawaliśmy target bany w Yumi. Aha. A nie w Heimera. Bo jakby nie chcieli, żebyśmy grali Heimer Yumi, to by banowali Heimera, tak, zamiast Yumi. Bo tak to i tak Heimera możemy piknąć z czymś innym. A no widzisz, no to teraz już rozumiem, o czym mówisz. To tak, to rzeczywiście, to... No nazwę to, że no nie za bardzo eleganckie zachowanie. Nie, no. nie, niezbyt przyjazne. Patrzysz na Pentę w EU Masters, potem patrzysz się na Ligopedię, czy na jakąś tabelę Prime Liga, patrzysz na to wasze piąte miejsce i co ty sobie myślisz? Przeogromny niedosyt. Przeogromny niedosyt. Ja mam niedosyt w stosunku do siebie. Wiem, że mogłem o wiele więcej zrobić, ale no ciężko mi było po prostu pracować. Inaczej, ciężko mi było cokolwiek nazwę to wprowadzać. Jak ich szóstka siedzi w GH, ja jeden jestem, pracuję zdalnie. Zawsze coś znajdziesz sobie. No... Raz nie w GH, raz za mało czasu, raz tego, raz koreańskiego nie znam. Inaczej, to są, dla mnie to są bardzo duże po prostu utrudnienia. No na pewno. Bo no, praca, ja byłem na dwóch bootcampach. Na pierwszym byłem z Kings w Actina House, to w Warszawie, na Włochach. Wow, naprawdę tam byliście? Tak, tylko no, my byliśmy, nazwę to long story short, nie chcę jakichś brudów wyciągać, my byliśmy... Nie, dobra. Byliśmy na, powiem tak, testowaliśmy ten gaming house po prostu. Byliśmy pierwszą drużyną, która tam przyjechała. Aha! To się możesz domyślić, okay, jakie cyrki były po prostu. Okay. No. A ty, pierwszą drużynę, a nie, bo wiesz co, mi się wydaje, że nie pierwszą. Chyba jeszcze Actina drużyna z Dawidsonkiem, jakieś słynne akcje tam były. To był inny, to była inna chata. To była ta chata, gdzie była ta drama o te śmieci. No tak. To jest inna chata. Okay. To mi chodziło o inną. My byliśmy w tej chacie, to ona była świeżo, jeszcze ją remontowali w trakcie, jak my byliśmy, dobra, tam kończyli w środku, okay, jakieś tam rzeczy na ścianach naklejali od Actiny, czy tam jakieś inne rzeczy. No ogólnie kilka krzywych akcji, bo no, nie będę o nich mówił, zostawię to po kuluarach. Niestety, tym bardziej, że ja osobiście organizację PAKT lubię. Ale no powiem tak, no, komfort prac tam w GH, jak ja mogę indywidualnie z kimś porozmawiać, jest... No pewnie, no, dwa różne, żeby światy, nawet w tej kuchni był, to tak, już jest inny. Przede inna wszystkim, rozmowa. Co jest najważniejsze... Swoją drogą. Dokładnie. Przede wszystkim, co jest super w tych bootcampach, chłopy grają po prostu w lora. Tak, to jest bo to jest sytuacja, im wygląda tak, Delort mi to kiedyś tłumaczył. Grać. Tak, Delort mi to kiedyś tłumaczył. Czwórka gra w lola, piąty zacznie sobie serial oglądać, obejrzy odcinek, no ale już przy drugim spojrzy do tyłu, patrzy, chłopy grają po lewo, chłopy grają na prawo. Kurde. Żeby teraz były dostępne jeszcze duo, to graliby 24/7. Tak, tak. Przysięgam. Tak. Naprawdę. To jest niesamowity problem Lola, że tych duo nie ma, bo szlak jasny trafia. Dlatego ja jestem cały czas pełen podziwu, czemu AGO nie stąpuje. Nie stąpuje polskiej ligi. Są jedyną drużyną,
może poza PDW, który dosyć często, czy tam ukośnik pompa, która dosyć często w EPC siedzi, ale no nie siedzą tam 24/7 cały czas. Wiesz, to nie to, ci żyją jak bracia. Mhm. No. Ale no chodzi, bardziej chodzi mi o AGO, jak bardzo, nazwę to, sprofesjonalizowany jest ich ośrodek, jakie, nazwę to, mają możliwości. Oni nic nie muszą. O. Tak? Tak. Tak. Nic nie muszą. I mnie to naprawdę dziwi, bo... Dobra, to będzie mocne, co powiem, ale ja wiem, że jakbym ja dostał takie warunki do pracy, to ja bym dawał z siebie no 120% i żebym no zapierdzielałbym od rana do wieczora, bo mi by było głupio i wstyd później iść tak do menadżera czy do CEO i powiedzieć, że ja nie oglądam czy nie gram w LoL'a, jak jestem w przejść obok niego by mi tak, było głupio. Tak, no. Ja wiem, że ale... miałbym takie warunki, to w przeciągu dwóch splitów jest, byłbym, tak mi się wydaje, no oczywiście no, do końca nie wiem, wiem, że na pewno po tym splicie będzie mi to o wiele łatwiej ocenić. Wydaje mi się, że w ciągu dwóch splitów byłbym w stanie zrobić drużynę na top 4 u Masters. No. Jakbym dostał rok znaczy, czasu. Żeby nie było, bo rzeczywiście to dopiero teraz się wydarzyło, że to jest tak słabo, a tak ogólnie to oni tak, jednak tym EU Masters walczyli. Tak, dlatego no teraz, nie, inaczej, no skład, który był rok temu, no to praktycznie wszyscy poszli tak, poleca, o to, tak, to, za, to jest pierwsza dlatego, rzecz. Dlatego wiesz, żeby nie brzmiało, że to całe AGO. Tak, mi bardziej tylko chodzi teraz, tylko o ten sezon. Tylko teraz, dwa splity, tak? W sensie, no ja nazwę to dostałem trochę side info, czemu tam jest jak jest. Ja też. No są, nazwę to ale... problemy w środku, wewnątrz. Ale no, nie istotne. Pomijamy. Nieistotne. Tak, każda drużyna ma jakieś mieszkają problemy razem, to nie jest żadna wymówka, że mają problemy w środku, bo problemy w środku są problemem właśnie wtedy, jak nie mieszkasz razem. Bo wtedy się nie dogadasz. A tutaj to nie jest żadna wymówka. O wiele ciężej jest się dogadać. W ogóle wczoraj zaczęliśmy ten temat jeszcze korespondując ze sobą, że to jest trochę tak jak kazus Legii Warszawa, że cały rok uważasz, że grasz w słabej lidze i co by nie mówić, rzeczywiście grasz w nie najlepszej lidze, bo tak ogółem polska liga i w ogóle przykład, ja trochę sram do własnego gniazda to mówiąc, ale przykład Eski, że my możemy złożyć taki skład i walczyć o Masters, pokazuje, że gramy w bardzo słabej lidze. Mhm. Bo my bierzemy Davidsonka, który gra na krzyż dwoma czempionami, czy tam trzema, i nagle się okazuje, no tak, no ale tak naprawdę sobie cyk korki. O, nie ma korkiego, a to sobie piknę to. Wiesz, nie ma tego. A później jakiś nasus wleci. Tak, i potem się okazuje, że my czwarte miejsce z dupy. Czwarte miejsce z dupy, i jeszcze wszyscy mówią, ale że tak w sumie to moglibyśmy. Tak samo było z Aves jakiś czas temu, no tak, przecież. Na przykład. Też z Davidsonkiem. No. Oni zajęli czwarte miejsce w regularze, a byli przecież top 2 przez większość sezonu. A my w regularze w ogóle teraz drugie zajęliśmy. To jest, wiesz, to pokazuje, że niewiele potrzeba. I trochę szczęścia, chociaż inaczej, trochę no, czegoś. No, oczywiście z całym szacunkiem, bez urazy do was, ale to też pokazuje, jak gówniane znaczenie ma regular. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, jak najbardziej. Ja na początku miałem z tym problem, jak wchodziłem do e-sportu, bo mnie to bolało, że liga jest połączona z pucharem w zasadzie, że najpierw jest liga i wszyscy grają każdy z każdym, a potem dopiero... No miałeś system ligowy, to w Stanach wprowadzili, no i... No tak, jest to średnie. Jest to średnie, tak. Myślę, zamysł spoko, wykonanie troszeczkę gorsze. Tak mi się wydaje. Tak, dobra, już kiń z tym Davidsonkiem. Grecja, nowy start, szansa. Zapchaj dziura. Nie wiem, co to jest w ogóle dla ciebie w tym momencie? Pomijając fakt, że z Grecji dosyć... z Cypru, będąc bardziej precyzyjnym, dostałem dosyć fajną ofertę finansową. Taka, która mi się pozwoli, nazwę to nie to, że samemu utrzymać, no bo oczywiście tam, żeby się samemu utrzymać, to ja sobie wliczyłem. Tak, żeby żyć od miesiąca do miesiąca potrzeba... Tak, żeby fajnie żyć, to około 4000, jak się samemu mieszka i się wynajmuje mieszkanie samemu. Tak podliczyłem. Się tu, tak? W Warszawie. Tak. Ja mówię o Warszawie, bo nie wyobrażam sobie mieszkać w jakimś innym mieście w Polsce. No, mhm. no w tym mieście jest no... Wszystko. Wszystko i ilość możliwości w porównaniu do tych innych jest też przeogromna. No i inaczej, sama aglomeracja miasta mi się po prostu podoba. Ja lubię miasta. Tak. Na wsi byłem 3 razy w życiu. Szczególnie, że e-sportowo to w zasadzie trzeba. Tak, e-sportowo Warszawa. No, jest New Meta, jest e-sport, jest studio Polsatu. Zobacz, jakie to jest bardzo ciekawe, bo wymieniasz rzeczy, które e-sportowo. No tak, jest bar, jest drugi bar.
Ale się cieszę, że takie miejsca powstają. Tak, bardzo tak. Się cieszę. One łączą wreszcie tych ludzi i jakoś zmuszają ich, żeby wyjść. Tak, i przede wszystkim uważam, że takie miejsca to są... takie spotkania, w takich miejscach są to możliwości dla połączenia po prostu dwóch różnych community. Tak, tak. Tego nazwę to e-sportowego i tego nie-e-sportowego. Czasami mnie śmieszy, jak gdzieś siedzę we spocie, bo często tam bywam i przechodzą jacyś właśnie, widać, że ludzie nie, zupełnie niezwiązani, tak się patrzą. To kurwa jest, ludzie się patrzą. Przecież jakieś... ostatnio tak jak byliśmy w tym e-spocie, jak już były te późniejsze godziny, no to bardziej to się w bar zamienia i no. Jest ta część przed jeszcze, nie w baru, no to jak ja tam podchodzę, jakie tam nazwy to panny podchodziły, to tak co myślę, ty no kurwa no, girle tak nie wyglądają. Nie, no co one tu robią? No coś jest nie tak, coś jest bardzo nie tak, nie? Nazwę to, no takie no panny rześkie, siódemki same w górę szły, że jest na co popatrzeć, że miały na czymś, miały na czym oddychać, tak to określę. Też nie trzeba by było siatki na łeb zakładać, jakby trzeba... Dobra! Nie obrażając zupełnie kobiet, które grają w gry komputerowe. Oczywiście, oczywiście. Mi bardziej chodziło o to... No kobiety przede wszystkim mniej, które grają, o to chodzi. I no tak. Tak jak ja kiedyś mam, nazwę to, kilku znajomych płci żeńskiej, które nazwę są o to... troszeczkę się spinają, że jest nazwę to mniej kobiet grających itp. No i ja się uznałem, że się zainteresuję tematem. Czy to jest serio aż tak zero-jedynkowe, że kobiet się nie dopuszcza, czy co? To nie jest tak, że ich się nie dopuszcza. Wymień mi grającą kobietę, która ma challengera. Szeherezadka. Drugą. No i widzisz, musisz się bardzo jej zastanowić. O to chodzi. Tak. Wymień graczy, którzy mają challengera. Każdy zleca. Wiesz dlaczego ja akurat tak z bomby to powiedziałem? Bo ja komentowałem ligę kobiet. No tak, no ale no inaczej. I to jest też, ja to czytałem, czym to jest spowodowane. Czy to jest spowodowane, nie wiem, kulturowo, czy to jest bardziej spowodowane biologicznie. Ja od razu tylko zaznaczę, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, to jestem bardzo centrowy. Ja mam podejście takie, że dopóki ktoś mi nie przeszkadza, ja mu też nie będę przeszkadzał. Ja uważam, że to jest najlepsze podejście, które człowiek, i najbardziej rozsądne, które można mieć. No i tak czytam jakieś tam badania, bo były ogólnie jakieś, są prace naukowe, czemu ogólnie jest też kobiet mniej w sportach zwykłych. Tak. I odpowiedź jest prosta, testosteron. Możliwe, jest to jakieś, jest to na pewno jakieś... To jest, nazwa, nie to, że jedyna odpowiedź, ale no tak. Też... Inaczej. Wiesz co, bo ja... O wiele masz mniej kobiet, które są po prostu chętne do rywalizacji z innymi. Tak, o to tak, bardziej tak, chodzi. Tak, tak. A mężczyźni, nasz nazwę to jest spora część facetów, którzy tym żyją. Samą rywalizacją i adrenaliną. Ja na przykład źle się czuję, jak się kończy sezon jakiś albo coś ja takiego. Też. Tragedia. No? Tragedia. Mam to takie, takiego. Że czuję taką... Czy niby chwilę... chcesz odpocząć? Tak, tak. Przez chwilę czuję taką pustkę. Ale myślę, że za parę lat już aż tak tego nie będę czuł. Też zależy. Inaczej, myślę, że nie czułbym takiej tej pustki po zakończeniu sezonu, jakbym załóżmy cały rok, cały sezon przesiedział w Office czy w GH. Wtedy na pewno bym chciał ten odpoczynek. Na pewno, ale nie tak długi. Bo to, jak w Polsce to wygląda, to jest totalnie bez sensu. Jak ja sobie teraz pomyślę, że następny sezon w LoL'a, ja na szczęście zajmuję się Rainbowem, CS-em i wiesz... No rok temu tam... mieliśmy Trinity Force Cup'a, no, a w tym roku, no... Ja wiem, czy będzie, czy nie będzie, ale oficjalnych info jeszcze żadnych nie ma. No tak, nie ma jeszcze oficjalnych info. No bo nie będzie. Sadgę. Wybaczcie, widzowie. Może będzie, może nie będzie. Ja nic nie wiem. Dave też nic nie wie. Nie, my nigdy nic nie wiemy. Pytajcie się ludzi z Polsatu. Tak. Oni to też nie są. Poziom w Grecji, a w Polsce. Grecka liga. Polska lepsza. Co to jest w ogóle ta grecka liga? To jest chyba nic dobrego. To jest kosmos przede wszystkim. To jest... Bo ja wiem, że tam takimi... No inaczej, ja powiem ci tak. No Anorfosis wygrało dwa splity z rzędu, nie mając head coacha, skrymując raz, dwa razy w tygodniu. No właśnie. I tam takimi... zawodnikami, którzy potrafili pokazać się z dobrej strony, byli na przykład typiczny Czyprów w tej lidze, a potem wracają do drugiej ultraligi i za przeproszeniem dostają w pierdol. No, a druga ultraliga to już jest nisko.
No poziom ligi greckiej nie jest za wysoki. Może jedna, dwie drużyny są spoko. Organizacja, no to Anorthosis przede wszystkim i później jeszcze Wheel of Gaming. A no tak, to i później mamy dwa. Fajne logo ma Wheel of Gaming, zawsze mi się podobało. No poprzednie mi się bardziej podobało, tego nowego. Śmieszniejsze było, takie urocze bardziej. A to aha, czy się zmieni. Aha, okej. Okay. Ja mieli taki chyba z serduszkiem, a no. Teraz mają jakieś takie po prostu kreskowane. A nie, to ja o tamtym. No tamto było fajne, a tamto było też fajne. Też mi przypadło do gustu, tak to określa. No tak, ale mówisz tutaj, że dwa splity i tak dalej, wygrane bez ten. Czujesz presję w wyniku teraz? No ja powiem tak, ja od razu dostałem z góry narzucona przez staw, że oni oczekują ode mnie 18-0. Aha! No powiem tak, ja od siebie tego też zawsze będę oczekiwać. No tak, ja mam no, ale... podejście, że albo się nazwę to celuje najwyżej, albo w ogóle. No dobra, ale jakbyś nie zrobił 18-0, to ktoś może powiedzieć, że to jest sezon, czy jak? No, jak jest jak zasadzie? Nie wygram ligi, to tak. A nie, no to jest inna rzecz. Bo oni nie wygranie ligi, nie, no cel jest taki, że jest troszeczkę. Cel jest taki, żeby wygrać jednak. Oczywiście GLL, to jest primary jakby gol, a secondary golem jest zrobienie perfect splitu. No to już brzmi lepiej. Tylko, że ja jak słyszę perfect split, to nie mam na myśli tylko... Ja w głowie nie myślę o 18-0 regularze, załóżmy. Tylko jak ja słyszę perfect split, to nie przegranie żadnej marki. To się zdarzyło kiedykolwiek, gdziekolwiek? Fnatic zrobił raz perfect split 18-0 no to w 2015. Ale w playoffach przegrali coś. Tak, i SKT zrobiło też w regularze chyba 18-0 w 2014 w spring splicie. Oj. A później na Summer dostali w pierdziel i się nie dostali na Worlds. Okay. Aha. Tak dobrze, wydaje mi się, że pamiętam. Myślę, ktoś chciałby to sprawdzić, albo tak, widzowie tak. Polecam Desco Esports, materiał o Fakerze, Komie i Obęgi. Jeśli się mylimy, to oni nam to powiedzą w komentarzach. Tak. Jeśli mówimy prawdę, to nie. Ale jeśli ten... To... Ale żadna drużyna jeszcze nie zrobiła perfect splitu w playoffach. Żadna. 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 Okej. Okay. No i które I ty drużyny... to zrobisz. Tak. Okay. W sensie, no inaczej, no moim takim celem największym jest zrobienie Grand Slama i Perfect Splitów wszędzie, w Korei albo w Chinach. No to no, naucz się najpierw tego języka. To ci się wszystko, przyda. Wszystko nazwę to pomalutku, w swoim czasie. Tak, tak, tak. Oglądasz Ultraligę jeszcze? Rzadko. Bardzo dlaczego? Rzadko. Bo wolę LPL włączyć. Bo wolę włączyć. Ja wiem dlaczego. Każdy odpowiem ten sam. No i ja wolę sobie obejrzeć po raz piąty tą samą grę LNG i na pamięć się nauczyć, jak o nim grałem, niż oglądać Ultraligę. O co chodzi z tym LNG? Czemu to... ja ich tak bardzo lubię? Gdzie to jest? Gdzieś to mam, na 100%. O co chodzi z tym LNG? No to przede wszystkim ja byłem bardzo podjarany przed sezonem wizją tego, że Tarzan w końcu wraca do gry. Na chwilę obecną uważam, że to jest najlepszy leśnik na świecie. Tak bez dwóch zdań. To mocne słowo. No i jak chcesz się przekonać, to mam taki kanał z chińskim Proview, mogę ci przysłać jego puffingi. Tarzan, nie pan, któryś z komentatorów mówił, chyba z LPL-a, bądź w jakimś tam podcaście, Tarzan, że każdy leśnik ma w sobie taką cząstkę zwierzęcia w środku. A Tarzan, mimo swojej nazwy, on od zerowej sekundy gry, dopóki nie zobaczy napisu defeat albo victory, on jest w 100% zdyscyplinowany. I gra perfekcyjnie. Jego puffingi są tak bardzo przemyślane. Ja pamiętam jeden... Szczerze mówiąc, myślałem, że w drugą stronę odbijesz od tego zwierzęcia, wiesz, że powiesz, że każdy ma cząstkę, a to jest zupełne zwierzę. A to... Nie, no właśnie to, kiedyś też mi się tak wydawało, że jak on grał w Griffin, to jest totalnym zwierzakiem. Tak mi się wydawało. Że on jest totalnym animalem, że to jest taki no... szlatan na totalnych bustach tak, koreańskich w sensie, po prostu. Tak, że wiesz, jesteś na tyle dobry skillowo, że pozwalasz sobie no, robić dziwne rzeczy. Tak, bo wiesz, że ograsz. No. Po prostu masz taką wiedzę o grze, wiesz po prostu kiedy możesz wejść w trade'a tak. Z przeciwnym leśnikiem, wiesz czego możesz zabić. No Tarzan na pewno ma taką wiedzę. To jest pierwsza rzecz, za co lubię LNG, za całokształt po prostu ich leśnika. Druga rzecz, jaką lubię, to bardzo mi się po prostu spodobał sposób ich po prostu grania. I taki sam podobny sposób chciałem no, przez te półtora tygodnia jeden, dwa play'e nauczyć Anorthosis. Zauważyłem, że gazujesz im LNG? Tak, LNG i FPX oglądaliśmy. Powiem tak, no, zauważyłem to najpierw u nich, bo najbardziej było to dla mnie widoczne, ze względu na to, że najwięcej ich gier oglądałem, no, ale świetnym tak. Przykładem jest ich seria na RNG. LNG nie wygrało tej serii, to RNG ją przegrało.
Każda z czterech gier wyglądała identycznie. Identycznie. LNG forfitowało dwa pierwsze smoki. Zmieniali strong side, weak side co chwilę, w zależności od tego Tarzan po jakiej był stronie. Mhm. Skupiali się na dwóch pierwszych heraldach. Zdobywali jakąś tam. Zdobywali tam jakieś złoto. To, co mówiłeś o tych heraldach, to jest tak, właśnie stąd. Tak. Okay. Że zdobywali przewagę poprzez heraldy, bo brali po prostu pierwsze plejty czy jakieś turety. Tarzan ogólnie no, nie tracił creepów i ogólnie też zauważyłem, że oni przez side bardzo dobrze grają, ale bardzo mało wave'ów traci. Icon bardzo dobrze się porusza na mapie, mimo to, że często mu się zdarzy przytrolować, tak jak gierka na FPX Renektonem 07 w Syndrę, chociaż nie wiem, czy to było w FPX, o Boże, albo w EDG, mi się wydaje. No, było coś takiego, że on Renektonem 08 zrobił. Grał w Syndrę i po prostu z nią chodził, bo 08 i tak wchodził w nią. No i czasami mu się zdarzy tak przeintować, ale no ogólnie plusem Icona jest taki, że on każdym herosem zagra. On Kanena mida grał, on no to jakieś trochę, jak, trochę jak midlaner FPX. Tak, jak Gumbi. To jest ta sama. Ta no kategoria. I ja uważam na chwilę obecną, że też ludzie powinni się od Gumbiego bardzo dużo uczyć, bo moim zdaniem za rok, za dwa. Tak. Ja myślałem, że on ma peak formy w 2019, ja patrzę co on teraz robi, to się za głowę łapie. On był taki metodyczny bardzo wtedy, tak wiesz. On dopiero nazwę to ten swój styl wprowadzał, no. A teraz uważam, że za rok, za dwa wszyscy będą tak grali. Jestem przekonany, tak, że tak będą ludzie grali, bo dzięki temu na koniec gry po prostu widzisz victory zamiast defeat. Mhm. A strasznie dużo pokory było w tej drużynie w ogóle i szczególnie właśnie u Doinby, jak to oglądałem, tak. Bo wiesz, bo on się stawiał w beznadziejnych pozycjach często, jeśli chodzi o draft i tak dalej. Tu jakiegoś Malphite'a wyciąga, że odechciałoby się grać. Nie, my to na przykład on jest bardziej, nie to, że śmieszny, ale mnie zadziwia to, że on po prostu ma counterpick, on pikuje herosa, który sam siebie counterpikuje, on linię wygrywa. Tak, tak, tak. A gra na top 5 midów z Chin. Mm-hmm. Właśnie to jest niesamowite. To jest też rzecz. No a wracając do LNG, jak wyglądała ta seria na RNG? Forfitowali dwie pierwsze dragony, skupiali się na heraldach, czekali aż ich carry, mid top AD carry będą mieli przynajmniej jeden item, może dwa, parę spajki i jak widziałem tylko były takie momenty, że jak tylko kupowali itemy, grupowali się, szli na trzeciego smoka, wygrywali fajta i później już grę sobie robili co chcieli, bo po trzecim smoku przechodzą, brali mid, turę, trzy tam, wiesz, tier jedynkę, no tak, albo jakąś tier dwójkę, szli na naszara, później 1-3-1 i już grałem sobie jak to chcę. To zawsze bardzo łatwo brzmi. No to bardzo łatwo brzmi, łatwo o tym mówić. No rzeczywiście, jak się na to... No mógłbym bardziej in-dev wejść, tak, jak oni to robią, ale my nie, tak. No za sobą mam lodówkę i jakieś menu do kawiarni, a nie mapę samą nerfuję i wskaźnik, no. To prawda, trzeba by było tutaj pierdolność taki, wiesz... Mapkę samą. W sensie, po prostu, jak to się mówi na to? Green screen. No, green screen, właśnie. Green screen. I tu, a, wiesz, no cyk, i jeszcze, no tak jak ludzie na przykład pisali, że Icon w playoffach trollował, tak uważam, że w regular splicie to zwani ich MVP. Mimo, że Tarzan dostał się do pierwszej drużyny MVP, to uważam, że Icon bardzo, ale to bardzo dużo dał drużynie. Wydaje mi się, że on bardzo dużo im daje w komunikacji. Bardzo tego na nim polegają. Ale i teraz tak, ja powiem skąd mi się wydaje, że w komunikacji. Za każdym razem jak on schodzi z linii, po tym jak przepchnie falę pod turret, od razu widzę, że chodzi z Tarzanem i idzie do Ale, albo idzie na bota. I to jest tak, wniosek jest jeden, albo on to komunikuje, albo Tarzan. Ale raczej, jeśli coś takiego jest, zazwyczaj jest to kolują, tak. A jungler zadaje pytanie, czy możemy coś zrobić. Tak, albo choć coś zrobimy. To jest najlepsze wyjście z tego, z całej sytuacji. Tak, bo... tak. Nazwę to, ja zauważyłem też na przykładzie Kik, jak Szlatan działał. Szlatan, zajebiście mu się grało, jak on dostawał po prostu informacje. I też mi się wydaje, że sposób takiej komunikacji jest bardzo dobry, bo jungler, nazwę to, nie musi się skupić na ustawianiu wave'a, on się musi skupić na tym, jak on jest dyrygentem w early game. Tak. I będąc junglerem w early mid game'ie, im więcej informacji dostaniesz, tym to masz, no masz po prostu więcej zasobów, z których możesz podjąć decyzję. No zdecydowanie. Na takiej zasadzie uważam, że komunikacja powinna większość teamów działać. Oczywiście nie można tego zastosować do każdej drużyny. Bo czasami będzie tak, że no, mamy carry topa, carry mida, ale ścig musi grać pod szmatę w tym wypadku. Owszem. To się zgadza. Czasami tak jest. Pozdrawiam, no Karola. I jeszcze poza tym, czemu lubię LNG, logo mi się podoba. Ty mi też. A taka ciekawostka, jest ich tam oficjalny fan account na Twitterze.
W ich logo jest Kirin, to jest taki smok z mitologii tam chińskiej. To jest ogólnie, o ile dobrze pamiętam, to jest taki jakiś bardzo taki przyjacielski. A druga ciekawostka ogólnie, tylko u nas jakby na przestrzeni historii, mitów, legend, smoki były postaciami negatywnymi, w całej Azji smoki były postaciami i są postaciami pozytywnymi. Tak, tak, bo przecież chociażby na wszystkich tych świętach tam to tak, zawsze smok jest tak, na tak, tym. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak no bo głupi przykład filmu Scooby-Doo, gdzie to był z czarnym samurajem, był taki film jeden, no i on walczył później z takim zielonym smokiem. Tak, 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 zgadza się. No tak, no rzeczywiście, u nas to zawsze smok. I pełna nazwa LNG to jest Leaning Gaming Esports. Leaning to jest... Aż tego nie wiedziałem. To jest tak, słyszałem dwie z tym historie ogólnie. Leaning to jest tak, albo to jest powiązane z jakąś marką ciuchów chińską, albo... I ona się nazywa Leaning? Coś takiego. Lina? Li, myślnik nim. A! Leaning. Okej. Okay. I Leaning to jeszcze chyba, ogólnie to jest ten imię czy tam nazwisko ich założyciela po prostu. O kurde. Bo oni wcześniej... A to może, mieli... może to jest ten sam człowiek, co i ta marka odzieżowa? Możliwe, jest bardzo duża bardzo szansa. I nawet powiedziałbym, że jest to logiczne, bo ma tak. kasę po prostu, żeby wpompowywać w drużynę. Bo tam to akurat się opłaca. Tak, bo przed LNG był Snake Esports. Snake Sports, coś takiego. Mm-hmm. No tak. No tak. No i tam przez 5-6 lat Flandre grał. No i Nelson jeszcze był też przy okazji. W ogóle coraz więcej tych na świecie się słyszy, że takich właśnie firm w to wchodzi. No ale w Chinach to się opłaca. Ja na przykład miałem sesję coachingową z Nelsonem, ogólnie no wydałem na to sporo, ale to było jedno z lepiej spędzonych, nazwę to wydanych pieniędzy w moim życiu, bo jak chłop mi powiedział mi tak, wysłał mi dwie gierki, obejrzyj, żebyśmy mieli o czym tak. pogadać. No i później omawiamy te gry i on mi zadaje pytanie, co się tu dzieje. No ja mu tam mówię, na przykład, no za przykład ci podam, no on ma tutaj, Slowpush ma na midzie, no to zaraz powinien sklować dżunglera, żeby na przykład zejść pod side wizję zrobić. No mówi, no masz rację. I do tego mi jeszcze trzy kolejne punkty dopowiadam, no. Ja w życiu bym na to nie wpadł. Tak, tak mi otworzył, nazwę to, oczy na tę grę. I też mam do niej przez to od tego czasu troszeczkę inne podejście. Jak oglądam gry, jak po prostu je później omawiam. Aha, od tej rozmowy w ogóle, tak? Na inne rzeczy patrzę. To ciekawe, ciekawe. Dziś ludzie też zawsze mówią, że z Veigarem V2 jest podobny. Veigar też jest fajny. Że podobny jest naprawdę kozakiem. Kilka coachingów, sam do niego kiedyś pisałem, no ale no niestety to jest, nazwę to, na chwilę obecną jest to dla mnie po prostu, nie stać mnie, no. To tylko kosztuje 70-80 euro, to jest bardzo dużo, to jest ponad 300 zł. Znaczy 70 euro to chyba jest... 300... Tak, ale to chyba jest, można wykupić jakąś taką subskrypcję u niego. To na Patreonie, za 10 euro można kupić tam tier 1 subskrypcję na Patreonie i tam jest część sesji jakiejś kończy. Tak, i wysyła jakieś materiały do tych wszystkich ludzi. Swoją drogą, świetny biznes. Tak, tak, to jest genialne. Veigar dużo zarabia. Na pewno. Nawet bez tych sesji coachingowych pewnie dużo zarabia. Sinai. Tak. Jak z boku ocenić, czy trener jest dobry, czy nie? Bo ja słyszę... Nie da się. Ja słyszę tyle dyskusji na ten temat, że... Trenera można tylko ocenić po jednej rzeczy. Po wynikach. Tak. Po czym masz innym go oceniać? Zawsze, nie wiesz, jak on tak pracuje. Mówię. Gra, czy możesz oceniać, bo widzisz, jak grają. A jak chcesz oceniać trenera, jeśli chcesz naprawdę go ocenić, to musisz z każdym z graczy porozmawiać z danej drużyny, którą on trenuje. Na przykład tak jak ja teraz Anelfosis trenuję i załóżmy po splicie ktoś chciałby ocenić, jakim ja byłem, ukośnik jestem trenerem, musi pogadać z każdym z zawodników indywidualnie, później z nimi razem, musiałby porozmawiać z menadżerem i z wszystkimi ludźmi, którzy mieli ze mną kontakt. Inaczej nie da się tego ocenić, po prostu jest niemożliwe. Wiesz, bo jeszcze nie, ja mam wrażenie, że jeszcze nie jest wyrobiona taka kultura pracy wśród zawodników, wśród właśnie wszystkich i dla nich praktycznie każdy trener jest zły. Ja ci teraz wytłumaczę dlaczego. Zauważyłem, że jest takie bardzo duże przekonanie w Polsce. W Polsce tak. Przede wszystkim na semiproscenie, na tych niższych. A to tych to... Dobrze, a teraz ci wytłumaczę dlaczego, bo tak mi się wydaje, no może to będzie lekkie przesadzenie, ale jakieś 90% osób oczekuje od trenera, że on tak. przyjdzie i on ich nauczy gry. I że on im powie po prostu, wiesz, jak dyrygent. Nie da się tak. Zacznijmy od tego, że jeśli chcesz zrobić drużynę, to jest proces. I na ten proces potrzeba czasu. Jeśli chcesz mieć drużynę, która cokolwiek ci osiągnie, potrzebujesz minimum 3 miesięcy. A następna rzecz, jak bierzesz trenera i ty go uważasz za swojego pracownika, w sensie, że trener jest pracownikiem zawodników, to z natury jest bez sensu.
Bo to drużynę ma budować ktoś od góry, a nie zawodnik. A u nas tak bardzo często jest. Inaczej, są różni rodzaje trenerów. No tak. To, że on w jednej drużynie nazwę to jest useless, to nie znaczy, że w drugiej się nie odnajdzie. Mhm. Są, ja nazywam trenerów, że są to tak zwani tatusiowie drużynowi. Mhm. Oni są po to, żeby tych wszystkich graczy spiąć, żeby oni się nie kłócili, on jest po to, żeby ustawić plan dnia, plan pracy itp. On się praktycznie w grę nie miesza, on jest po prostu po to, żeby im pokazać woda. Mówimy o head coach w tym momencie, tak. Żeby nie on było, jest po bo to, zaraz żeby... się wiesz, rzucę. On jest po to, żeby im pokazać woda i oni razem to omawiają. To nie jest tak, że on im mówi, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle i wytyka im po prostu błędy, mikro, makro błędy. Razem oglądamy. Takim typem trenera, póki jak byłem w Kick, był Delord, teraz nie wiem, bo nie pracuję z nim. No podejrzewam, że teraz mogło się to trochę przekształcić. Też mi się wydaje, że trochę to odcinkę zmieniło, bo ma inny gracz i też no, po roku ma większe doświadczenie. Wie, co robił dobrze, wie, co robił źle. To jest człowiek, który jak teraz wróci do Polski, to on jest szef. Tak. To jest szef. Ja jestem pewny, że jakby Delord poszedł do Polski, dostałby budżet po 5 koła na każdego zawodnika, Perfect Split jest w stanie zrobić. Możliwe. Znaczy, wiesz, z tym Perfect Splitem to wiadomo jak to no jest. No tak, no ale dochodzi mi o to, że po prostu przyjdzie i będzie dzielić i rządzić. Tak, na bardziej pewno. Chodzi to mi na o to. No i Delord jest na przykład takim typem trenera, takiego ojca i on się na przykład będzie bardzo dobrze odnajdywać i się odnajduje oczywiście w drużynach, gdzie nazwę to już są gracze z większym doświadczeniem, już nazwę to wiedzemy grę, tak jak u nas w Kick było. No mieliśmy Ibo, który gra bardzo dużo czasu, no był Szlatan, który to był jego trzeci czy czwarty sezon grania, on wcześniej na midzie grał, ale to był po momencie, kiedy on wrócił z Mad Lions. A tam się nauczył tak dużo, ja z nim też gadałem, on powiedział, że no Peter Dunn to jest fakerem, jeśli chodzi o trenerów, że nie ma lepszego i nie będzie. Z innymi nie pracował, aczkolwiek złych słów o Danie to chyba nie słyszałem nigdy, także... Też nie słyszałem. No bo Matysław, który też dużo gra, no póki, no to do pierwszego sezonu. Na przykład był Rask, co później Misty, którzy też grają, cholernie długo. No, nie, i, to jest rozsądek na zasadzie, czego trener ma ich nauczyć. W ogóle... On jest po to, żeby... Sam pomysł, że podchodzisz do niego i czegoś uczysz, to pewnie jest odbierany w taki sposób, że co ty chcesz ode mnie. Ty pierdolisz na tej zasadzie. No i to jest takie coś, że on po prostu jest po to, żeby... usystematyzować wszystko, ogarnąć i trzymać wszystko, spiąć wszystko do kupy i trzymać to w tej kupie. Ale na przykład Noksiak nie jest takim trenerem. Noksiak byłby przezajebistym strategic coachem. Przezajebistym. Wiedział, że ma naprawdę ogromną od nazwy to aspekt organizacyjny jest u niego zdecydowanie słabszy niż ten stricte odnośnie wiedzy. To w jakich organizacjach grał jako zawodnik, z jakimi ludźmi grał, no to samo, nie da się. Samo świadczy ze nie da się nie wiedzieć. No. Także zresztą z jakimi trenerami też współpracował jako zawodnik, bo. No? No, to przecież kurde. To on naprawdę, to jego historia jest długa. Zresztą to wcale mnie nie dziwi, że jak były zawodnik jest słaby organizacyjnie, to akurat trochę ale idzie w parze, nie? Ale na tak, jest kilku graczy, z którymi pracowałem, którzy wiem, że mogliby być super trenerami. Ale też nie wiem, czy... A to widać od razu, tak. Najczęściej. Na przykład Hjardon byłby... Uważam, że jakby Hjardon już teraz jakby mu się nie chciało grać, on może iść do Leca i będzie najlepszym strategic coachem. Hjardal ma... Tylko do bota nie wpuszczać tam, żeby... Tak, nie chodzi, nie wypowiada o bocie, tylko ogarniaj z nimi makro, człowieku. No, nasze review w GL wyglądało tak, że Hjardalowi ryj się nie zamyka. Jezu Chryste. Przed jest fakerem, ja mam takie zdanie. No okay. I też on mi pokazał, tak samo Wisdom, teraz mi to zawodnicy pokazali, że wiek we sporcie nie ma znaczenia. To powiedz jakaś useless... Przekonanie jakieś totalnie idiotyczne. No, Chachi ma 28 lat, teraz ogłosił, że wizy Chachi, że wraca do proplaya. No i niech wraca, no. Ta ma 1000 LP. A co to? No pewnie. Ja w ogóle co nie widzę... Za przeproszeniem, co kogo kurwa obchodzi, kto ile ma lat? W ogóle nie rozumiem nazywania kogoś starym w momencie, kiedy we sporcie nie ma ludzi starych. Nie ma. Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak stary człowiek. A dlaczego nie ma? Bo nie mieli czasu się zestarzeć. No pewnie, że tak. Jak ktoś mówi, że na przykład... Ten ma 24 lata i o, to już... Bo co? Jak, nie wiem, nie rozumiem. Na bramce w piłce nożnej stoją po 40 ileś lat i grają, a tam akurat jeśli chodzi o refleks... Inaczej, to nie jest tak...
Mi się wydaje, że jest taki stereotyp, że gra, co już ma na przykład 24-25 lat, jest star ze względu na to, że ludzie się boją właśnie, że już refleks będzie mieć ten. No, dokładnie. A teraz mówię. Ci powiem, jak można uniknąć takich, nie to, że obaw, ale problemów. Dbaj o siebie, o swoje ciało. No, pewnie. Ja nie wiem, no powiem tak, no ja mam lat 19, pod tym nie najlepiej jest, tak to określę. No, nazwę to, że nie każdej kobiecie by to podpadło do gustu. To jak się nazywa moja klatka piersiowa i brzuch prezentują. Rozumiem. Chodzimy o formę fizyczną. A później patrzymy na Cristiano Ronaldo, co ma 36 lat i wygląda chłop jak... Jak miał 20? Tak. No ale wiesz, to jest skrajność, tak, no ja wiem, ale... że jest skrajność, ale jemu na przykład ostatnio robili badania. On ma 30, jak miał 35 lat, robili mu badania ciała. Chłopa 35 lat, ciało ma 23-latka. Mhm. Tak, co? Tak. W ogóle on ma jakąś... absurdalny procent tłuszczu, w sensie tkanki tłuszczowej. Nie, procent. To jest w ogóle, nie pamiętam, ale to. Mam nie jak procent. To jest w ogóle jakieś coś pojebanego. On jak maszyna działa, ale no. No to... i jak ktoś mi potem powie, że nie można w LoL'a pograć na przykład na supporcie w wieku 26 lat, to mnie szlak jasny trafia. Jak można takie głupoty gadać? Dla mnie to też jest głupota. Powiem tak, ja po prostu wolałbym 30-latka, który jest zajarany grom i chce grać i tryharduje, niż 16-latka, który ma ego Sky. Tak, i tak, on mówi, że on nie będzie grać, bo on mi się na ganku wyjeżdża. Wiesz, on przychodzi taki 30-latek na Discorda i on wie, że 16:00 to jest 16:00, tak, bo jak się przychodzi do pracy, to się tak, idzie do pracy. Tak. I do tego wie, że trener to jest trener i że ktoś tam z organizacji to jest ktoś z organizacji, a on tu przychodzi grać. Ja? I tak bym tak chciał pracę. Mieć starą drużynę w takim razie. I powiem jeszcze tak, tu jest moja porada, jeśli jakiś trener będzie oglądać. Jeśli macie problemy, nazwę to z punktualnością drużyny, załóżmy scrimie zaczynacie 15 i wy chcecie team meeting zrobić 14:45, mówcie, że team meeting jest na 14. I do tego 45 tak. Wszyscy będą. Tak, tak, to prawda. Tak jest najlepiej. Jeszcze cię przepraszam. Także no tak. A ty co się. Ale jak już dałeś jakąś poradę, to jakieś porady jeszcze dla trenerów młodych? Czytajcie książki. Bardzo dużo książek. Jakie książki? Jak ja mogę polecić, to tak. Książki, które są na pewno bardzo dobrze. Jednej nie przeczytałem ich wszystkich, ale Peter Dan o nich mówił. Między innymi mam to gdzieś zapisane i na pewno tak jest z głowy, które mogę wymienić, to jest tak. Sir Alexa Fergusona Leading i też polecam czytać po angielsku. Bo za słownictwa człowiek sobie polecam. No tak, ale to wiadomo, to jest do wyboru, do koloru. I teraz książka nie tylko dla trenerów, ale ogólnie dla graczy i też dla ludzi ze sportu i nie dla ludzi ze sportu. Jest to książka Jordana Petersona, 12 Rules of Life. Tylko, tego nie znam. Tylko jeśli ktoś będzie już to chciał nazwę sobie zakupić czy poczytać, polecam bardzo wolno to czytać. Nazwę to rozdział na tydzień, dwa. Mm-hmm. Bo nie ma sensu tego one-shotować. Plus no, bo to męczy bardzo. Tak, bo nazwę to jest coś ciężkim językiem pisane, to jest akademickim językiem pisane, bo Jordan Peterson to jest wykładowca w Kanadzie. Znaczy, ja kojarzę nazwisko, ale książki nie... Też ogólnie jego wykłady bardzo polecam wszystkim. Not gonna lie, nie będę kłamał, że no, kilka jego wykładów no, uratowało mi życie. Dosłownie. Mm-hmm. Tak? Ale od jakiej strony mogę? Co to znaczy, że uratowało ci życie? Jak już wcześniej wspomniałem, miałem taki moment tak, w życiu, to, taki dołek tak? psychiczny, okay. Tak. No i nazwę to, no czasami już w takich momentach się człowiekowi głupie myśli pojawiają. Jezu, pewnie, że tak. Tak to określę. No pewnie, i po obejrzeniu tam kilku jego materiałów troszeczkę kilka rzeczy sobie uświadomiłem. Że no jak się takie już nazwę to, chce się taką złą rzecz zrobić, myślę, że to każdy słuchaczy, to też wiesz co mam na myśli. Nazwę to targnięcie sobie na życie, to ty na tym nie cierpisz, to tobie się nic nie dzieje. No poza tym, że idziesz spać już na zawsze, tak. Największą krzywdę wyrządzasz wszystkim ludziom, z którymi miałeś styczność w trakcie życia. To jest największe. Największym bólem po utracie takiej osoby nie jest to, że ona sama umarła, tylko na większość ludzi sobie później obwinia siebie, że czegoś nie zauważyli. A to już jest najgorsze. To jest najgorsze. W 90% przypadkach coś takiego występuje. A ja też bym sobie tak robił. Ja też bym sobie tak zrobił i mnie to nawet nie dziwi. Nie. Bo no, ktoś może sobie coś no, poważnego zrobić i nazwę to żyjesz z tą osobą na co dzień praktycznie i tego nie zauważasz czasami. Więc
no, jak ktoś siebie obwinia, nazwę to, rozumiem cały mechanizm. Mhm. Nie powinien czasami, ale rozumiem. Rozumiem mechanizm. To jest w ogóle... Ta rozmowa jest naprawdę przedziwna i niesamowita, bo od tematów typu porady dla trenerów do takich rozmów dochodzimy, co mi się bardzo podoba. A kontynuując jeszcze porady dla trenerów, poza czytaniem książek, no, wybierzcie sobie ligę, którą będziecie oglądać. Oj tak! Jedną. Tak. Chodzi mi o proligi i mam tu na myśli Leca, LPL, LCK. Ale co to akurat? No, a bardziej mi chodzi o LPL, LCK. Ja jedną i drugą oglądam. Ja nie jestem fanem LEC. Ja też nie. Ja też nie. Niezbyt. No i no, oczywiście znowu ze przeproszeniem, napierdalajcie wszystkie mecze z tej ligi. No, tak. I teraz ja powiem czemu. Prędzej czy później, nawet jak jesteś totalnym nobem, newbim w LoLu, po oglądaniu wodów pół roku, po pewnym czasie już zaczniesz zauważać... Automatyzmy. Jakieś... Tak, z automatu. Tak. Tak, tak. To jest tak, jak się jedną drużynę ogląda w piłce nożnej, to już po pewnym czasie wiesz, jak grają. Mhm. Wiesz, jaki zawodnik jest silny, wiesz, jak chcą grać, wiesz, czy mają dobre wrzutki, wiesz, czy jak na rożnych się zachowują. Nawet zaczyna się rozumieć. Ja akurat w aspektach piłkarskich jestem całkiem niezły, bo mnie dużo ludzi namawiało, żebym był trenerem. To nawet zaczynasz zauważać, kto powinien wejść w danym momencie i kogo dany trener wpuści w danym momencie. Tak. Także to są automatyzmy i w LoLu jest tak samo. Tak miałem z tym Fnatic, z Hunim i Reignowerem. Na przykład człowiek zaczyna zauważać... Ja już nie pamiętam tego, bo znaczy nie pamiętam... To było to 16-0. 18-0. Tak. To z Reklasem już wrócił. Oni robili te dive'y na trzecim levelu, tak, w piątkę. Tak. To... Albo w dwójkę nawet. Albo ja pamiętam, tak, jak się ogląda highlightsy Huniego i Reignowera... Na Rexa i zawsze. Tak, na Rexa i praktycznie połowa highlightsów to są dive'y na Rexa, tak, albo Ramblu. Tak. To za każdym razem. Poza perfekcji zostało. Tak. Poza oglądaniem wodów, co jeszcze, jaką mogę dać poradę? Gadajcie ze wszystkimi. Gadajcie, nie bójcie się wypowiadać. No. I jeśli to nawet będziecie... jest ciężkie, ale... Nawet jeśli będziecie, nazwę to, w błędzie na temat czegoś i ktoś was poprawi, to nawet lepiej. Dla was jest to lepsze. No, ale o to chodzi w rozmowie właśnie. Tak. Ja kiedyś na przykład na początku jak zaczynałem z LoLem, bałem się wypowiadać na tematy związane z grą. Myślałem, że skoro jestem takim nowszą bardziej osobą w tym całym środowisku, to mało kto, nazwę to, będzie podzielał moje zdanie, czy nawet się z tym liczył. A po pewnym czasie, już po pewnym czasie spędzonym w KIK, jak patrzyłem... Ogólnie powiem tak, ja jak byłem w KIK, bardzo mało, praktycznie w ogóle się na review nie odzywałem. Uważałem, że moja wiedza w tamtym momencie nie jest na takim poziomie, żebym ja był w stanie tym chłopakom mówić, no, co zrobić. Szczególnie ty zacząłeś od wielkich ludzi, tak? Tak, przede wszystkim. Chociaż no, z kilkoma graczami naprawdę, nawet jak rozmawiałem o grze i jak myślę, że czasami napierdzieliłem głupoty, to mimo tego, to jak z nimi rozmawiałem, to czułem się jak równy z równym. I do dzisiaj im za to będę dziękować. I do dzisiaj są to gracze, z którymi ja zawsze z chęcią będę pracować i... Ale zacząć czasami... w takim środowisku i... No mówię, też czwarta trzeba mieć, no. Poczuć się... Bartosz Aparta do mnie dzwoni. I poczuć pozdrawiamy się... Pozdrawiamy pana Bartosza. Tak, pozdrawiamy pana Bartosza i poczuć się jak wśród swoich, to jest start wymarzony. Wymarzony start. Ja na przykład napowiem tak, z poprzedniego tego rosteru KIK, w którym byłem, co byliśmy na Umaster w top 2 i później w top 8, powiem tak, to będzie bardzo biased opinia, ale tak, Ibo, GOAT, tylko do niego trzeba mieć odpowiednie podejście. Bardzo. Z nim trzeba po prostu usiąść, pogadać, spytać jego, chłopie, czego ty chcesz i powiedzieć, aha, czego ty od niego oczekujesz. I po prostu porozmawiać, dojść do wspólnego wniosku, ustalić sobie cele. Bym powiedział, że normalne podejście, tak, tylko że tak, we sporcie tak, to tak, często tak, jest... Tak, tak. I Mystic jeszcze, też super. A nie, no to jest... Mystic, no żadnych zarzutów nie mogę mieć do chłopaka. To jest świetny człowiek, to prawda. Różne rzeczy umie robić, poza sportowe również. Utalentowany człowiek, tak. Kończąc, bo się śpieszysz, miałem się wcześniej pytać jeszcze o taki cel twój sportowy, ale od tego w sumie zaczęliśmy. A więc myślisz, że jesteś gotowy w tym momencie, żeby przyjść, objąć jako head coach jakąś dużą organizację w Polsce i robić dobry wynik? Na pewno nie po pierwszym splicie.
Co masz na myśli? Tak, jakbym ja miał pewność, podpisując kontrakt po pierwszym splicie, niezależnie od wyniku, oni mnie nie wywalą, to ja sobie chilluję bombę, ja wiem, że później na summer split jestem w stanie coś rozwalić. Aha, w sensie, że, że dostać czas na zbudowanie zespołu. Tak. Bo ja zawsze, jeśli chodzi o taki długoterminowe dążenie do sukcesu, będę za każdym razem dawał przykład Damwon. Chłopy po awansie do LCK w 2 lata wygrali Worldsy. No ja sobie myślę tak, ja wiem, że to są Koreańcy, ale mnie to nie obchodzi, że to są Koreańcy, mnie nie obchodzi, że to jest inna kultura. Skoro oni to zrobili, to ja też mogę. Ja mam takie podejście do rzeczy. I może mi by to nie zajęło 2 lata, ale w przeciągu 3 lat, oczywiście nie teraz, tylko mówię w przyszłości. Jakbym na przykład byłbym w Lecu i dostał kontrakt na 3 lata, to wiem, że w przeciągu 3 lat byłbym w stanie top 4 na Worldsach zająć i wygrać przynajmniej 2 razy split w roku i na MSI też top 4 zająć. Jakbym dostał 3 lata, ale to dopiero po drugim roku. Bo tak naprawdę jeśli ma się projekt nazwę to 2-letni, cały pierwszy rok, dosłownie cały pierwszy rok uczysz się gry. Musisz przede wszystkim znaleźć swój styl, musisz poznać graczy przede wszystkim, musisz wiedzieć jak z nimi rozmawiać, jak do nich dotrzeć, bo nie każdemu graczowi możesz to samo powiedzieć. Masz masę zawodników, którym wprost nie możesz powiedzieć, że źle zagrał. Tak, musisz ich nakierować. To szczególnie to jest moje podejście do trenowania i uważam, że wielu trenerów też ma takie, bądź powinno mieć takie. Jak się omawia gry, uważam, że wprost czas, oczywiście nie zawsze, ale ogólnie uważam, że nie powinno się mówić graczom, co zrobili źle. Szczególnie przy innych graczach. Tak. Jeśli coś zrobili dobrze, za każdym razem ich się powinno chwalić, za każdym razem, żeby oni wiedzieli, że coś zrobili dobrze, bo jak wiedzą, że coś zrobili dobrze, to będą robić w każdej grze. Znaczy najczęściej oni, najlepsze jest to, że oni czekają właśnie, bo oni wiedzą, że coś zrobili dobrze w tym momencie i właśnie to jest wtedy najbardziej... Trzeba chwalić, tak. Jak się opierdziela, to też tak czemu czasami trzeba pochwalić. I ogólnie, wracając do tego, co powiedziałem, do niemówienia wprost zawodnikom rzeczy, nie powinno się tego czasami robić, przede wszystkim jak się nie zna jeszcze graczy. Jest o wiele większa szansa, to jest takie zagadnienie z psychologii, odnośnie nauczania. Czemu niektórzy nauczyciele są lepsi, a czemu niektórzy są gorsi? Teraz tak, gorsi nauczyciele są ci, którzy po prostu pierdzielą całą lekcję i ci opowiadają. To są gorsi nauczyciele. Lepsi nauczyciele są tacy, którzy wchodzą z uczniami w jakąkolwiek interakcję. Jakąkolwiek. Bo proces nauczania ogólnie wygląda tak, że jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że coś zapamiętasz, jeśli sam to zrobisz, się tego nauczysz. I moja rola jako trenera jest nakierowanie gracza do konkretnego wniosku. Ja mu nie mogę powiedzieć wprost, że to masz tak zagrać, bo jest mniejsza szansa, że on to zapamięta. Tym bardziej, że niektórzy bardzo źle odbierają to, krytykę jak ktoś... Tak. A jeśli ja mu zacznę zadawać odpowiednie pytania, no i mówię na przykład, wiesz, no słuchaj, no... No kurde, zobacz, tutaj zagrałeś takie wave'a, no i później się wywaliłeś, no bo źle ustawiłeś wave'a. No to słuchaj, jak myślisz, co powinieneś z tym zrobić? Na takiej zasadzie po prostu rozmawiasz, pytasz się go, a nie mówisz mu wprost, to źle, to dobrze. Tak. Zadajesz pytania i przede wszystkim też musisz siebie jako trenera, no przede wszystkim w Europie, stawiać na tym samym poziomie co zawodnicy, żeby oni wiedzieli, że ty nie jesteś nad człowiekiem. I o tym też kiedyś Yamato mówił. Yamato Kano ma takie podejście, że jeżeli na przykład on wymaga od zawodników, żeby 3 godziny dziennie spędzali na solo queue, to on też 3 godziny dziennie będzie spędzać na solo queue bądź na oglądaniu wodów. Bardzo, bardzo fajne. Zupełnie inaczej to wygląda oczywiście w Korei czy w Chinach. Tam jest, no, społeczeństwo jest o wiele bardziej hierarchiczne. O Jezu. Przede wszystkim do starszych. Ogólnie w Korei to wygląda tak, że to co coach powie jest święte. No i mi się ma to swoje plusy. Ma to swoje plusy, ma to też swoje minusy. Mi się wydaje, że my ogólnie jako Europejczycy, pomijam Stan Zjednoczony, bo to jest zupełnie inny region, tam to fiu-fiu, jest w głowie, bardzo dużo moglibyśmy się od Azjatów nauczyć i vice versa, Azjaci od nas. My na przykład Europejczycy od Azjatów czego się możemy nauczyć? Etyki pracy przede wszystkim, podejścia do pracy. W ogóle pracy, tak, właśnie. Tak. Czego oni się od nas mogą nauczyć? Etyki życia. Na pewno. Poza pracą. Luzu, tak, potrafienia tak. Wypocząć. I powiem tak, ja wiem, że jakbym ja kiedyś, jeśli kiedyś mi się uda tam pójść, to będę musiał przede wszystkim, nie będę mógł w 100% stylu europejskiego wprowadzić. Będę musiał to bardzo wymieszać.
i będę, bym musiał bardzo dużo po prostu z nimi robić takich no prezentacji, że im tłumaczyć, wiesz, chłopy, no słuchajcie, no powinniście spać 9 godzin dziennie. Ja wam nie powiem, czy macie chodzić spać o 24 i wstajecie o 9. Musicie sami sobie dobrać, kiedy się dla was dobrze spa. I ja mu tylko, wiesz, i muszę im powiedzieć zalety spania regularnie i minusy niespania regularnie. To tak samo jest z dietą, to jest tak, jest 5 takich ogólnie aspektów. Jest dieta, sen, później do tego jest podział pracy a normalnego życia. Tam to jest bardzo przestrzegane swoją drogą, jeśli tak chodzi o plan dnia. Tak, tak. Tam jest wszystko dopięte do zegarek. Poza tym jest ogólne jakby samopoczucie indywidualne zawodnika i później jest jeszcze jako piąte było dieta, spanie. Jezu, nie stretching. Pamiętam. Jeszcze, tak, o i te stretching. No stretching jest taki OP. Jezu Chryste. Ja powiem taką anegdotkę. Miałem zdalne przez no, półtora roku, prawie dwa. Do dzisiaj mam przez to problem z plecami, ale od jakiegoś niedawna staram się oczywiście regularnie, no bo nawyków nie da się od tak wprowadzić, nie. Na to potrzeba bardzo dużo czasu, ale no jak nazwę to jak pamiętam i mogę, to wstaję rano i się rozciągam 5 minut i plecy mnie nie bolą. Ja mam o tyle fajniej w życiu i łatwiej teraz, że ja biegam od wielu, wielu lat, ja chodzę na basen. Ja, wiesz, ja już to mam, to jest rutyna po prostu, no ja tak, się źle czuję, już, jak tego nie zrobię. Właśnie, już właśnie w ten nawyk. Tak, dlatego ja mam już teraz... No i przede wszystkim graczy trzeba nauczyć wyrabiania sobie nawyków. Bo oni gówno o tym wiedzą, większość z nich o tym gówno wie. W sensie powiem tak, ja się nie dziwię, że oni gówno wiedzą. Jest masa graczy, którzy nawet po prostu szkoły nie kończy, po prostu idą. Albo robią te wszystkie wieczorowe jakieś gimnazja. W sensie no pomijam inne. Fakt, że w szkołach gówno nas uczą o życiu. Ja mimo, że... Nie uczą najczęściej. Nie uczą, no. Inaczej, no swoją szkołę pod względem takiego spędzania czasu i ludzi, których tam poznałem, super wspominam, naprawdę. Fajne akcje, fajne melanże. Fajne jakieś, no, aftery, before, etc., jakieś spotkania. Udawanie, że nic cię nie obchodzi w życiu, wiesz, wmawianie sobie, że w dupie to wszystko masz. Ta. Bardzo przyjemne. Ale, bardzo przyjemne. No, pod względem nauczania, tragedia. No tak. Ja do dzisiaj żałuję, że do technikum nie poszedłem. Bardzo rzadko zdarza się nauczyciel, który na pierwszy rzut oka widać, że to jest jego pasja, i on chce pasją zarazić, no a tak, nie nauczyć się regułki. Ja to powiem tak, no może jakby oni na serio troszeczkę więcej zarabiali, to też inne by ich podejście było. Bo no, zobaczmy na system nauczania w Finlandii, to jest zupełnie kosmos. Wiesz, jakby dużo więcej zarabiali, to byłoby dużo więcej chętnych i wtedy można by było wybierać sobie. Tak, przede wszystkim. Na tej zasadzie. Ale no powiem tak, no przepraszam za to co powiem, ale no na przykład z jednej strony bardzo mi się podobał pomysł Korwina na wprowadzenie tego bonu edukacyjnego. W sensie od strony tej techniczno-logistycznej, ja już czytając to wiedziałem, że będzie masa problemów, jakby to wprowadzili. Tak. Sam zamysł jest fajny, żeby sprywatyzować szkoły i żeby szkoły po prostu ze sobą rywalizowały, tak jak to jest w Stanach. W sensie prywatyzacja społeczeństwa po prostu, prywatyzacja w sensie, różnego no, rodzaju. To jest tak, no. Jedni mogą mi powiedzieć, ale mnie nie stać na tę szkołę, ja nie mogę. I teraz jest druga rzecz, no płacimy podatki w tym kraju, na coś te podatki idą. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem wysokich podatków, ja jestem zwolennikiem niskich podatków, ale, tu się pojawia duże ale, jakbym mieszkał w Szwecji czy w Norwegii, jestem w stanie dochodowy 50% płacić. Bo ja wiem, że te pieniądze z moich podatków na coś idą. Ja wiem, że jak mi się noga złamie, to ja w przeciągu 15 minut do mnie karetka przyjedzie, oni mnie ogardą jednego dnia i jeszcze drugiego dnia sobie wrócę do domu. Jestem pewny, że ja pójdę sobie do szpitala, ja tam zjem lepszy obiad jak w domu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jakbym miał dzieci, jakbym był starszy, no to wiem, że jakby moje dzieci szły do szkoły, ja nie muszę na książki wydawać, ja nie muszę wydawać na takie duperele. Tak. Następna rzecz, ciężko pracujesz, to masz dużo. Nie ciężko pracujesz, to nie masz. To jak najbardziej. W sensie, no i właśnie to jest, uważam, to jest właśnie tak, jak nazwę to, takie społeczeństwa powinny wyglądać. Ja nazwę to, no kurde, już na tematy polityczne wchodzimy, ale dobra, no najwyżej mnie znienawidzą. Ja na przykład jestem bardzo, no gospodarczo jestem bardzo prawicowy. Jestem, nazwę to, przeciwnikiem marksizmu, a marksizm polega na równości wyników. Gdzie uważam, że powinniśmy się skupić na równości szans.
żeby każdy miał taki sam start po prostu. Tak. Ja już nie będę mówił, czy to prawda, czy nie, bo wszyscy, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ja. Nie, no, no ale wydaje mi się, że z tym się zgodzisz, że przede wszystkim. Ja jestem od szkoły. Ja jestem od prawej strony. W takich szkołach powinniśmy się skupić, tak, żeby ludzie mieli po prostu równy start. Mhm. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś przez to, że się urodził z bogatej rodziny, ma później łatwiej w życiu. Oczywiście tego nie unikniemy. Zawsze będzie tak, że ten, kto się urodził w bogatej rodzinie, będzie mieć po prostu łatwiej. Ale musimy być w stanie dać takie możliwości innym ludziom, którzy nie są z bogatych rodzin, żeby oni byli w stanie zakładać te bogate rodziny. Tak, 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 tak. No, no niestety, no w większości przypadków to tak wygląda. Fajnie by było, jakby uczeń mógł czuć się w szkole jak w domu. Tak, tak. Ale niestety tak nie jest, bo... No i no, największym minusem szkół jest taki, że przede wszystkim w Polsce szkoły karają za niewiedzę. Tak, i jeszcze boisz się często, na przykład... Ja przez x lat w szkole, dopóki nie poszedłem do liceum i dopóki nie ogarnąłem, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy to będą oglądać, nazwę to... dopóki nie ogarnąłem, że jestem jedną z bystrzejszych osób w klasie, nie powiem, że najbystrzą, ale nazwę to w tej topce byłem, okay, tych mądrzejszych, sprytniejszych, i dopóki tego nie ogarnąłem, nie odzywałem się na lekcjach. I dopóki... I dopiero w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że może czasami to, co powiem, ma sens, to do tego momentu się nie odzywałem. Bo bałem się po prostu, bo wiedziałem, że jak coś źle powiem, to jest przede wszystkim jest presja klasy, że ktoś mnie wyśmieje, że ja głupoty tak, gadam. Tak, że wszyscy wyśmieją. Tak, że wszyscy wyśmieją przede wszystkim. Druga jest presja nauczyciela, że nauczyciel na przykład cię wyśmieje. Jest jeszcze trzecia presja, że złą ocenę dostaniesz. Tak, w ogóle... To wracając właśnie do tego, co wcześniej mówiłeś, jakby była kultura dyskusji na lekcjach, to wtedy niewiedza jest premiowana również, bo jesteś w dyskusji i dzięki tobie, że ty coś powiesz głupiego, ktoś może zaraz cię poprawić i to tak idzie i tak idzie. Tak. Ale też no, zauważyłem, to chyba w taki europejski kasus bardzo, chociaż w Ameryce jest z tym o wiele gorzej, z przyjmowaniem krytyki. A to tego nie wiem. No w Ameryce to jest tragedia, tam się nie da bezpośrednio człowieka powiedzieć, że coś źle zrobił. A czekaj, ale wiesz, bo on jest dumnym Amerykaninem. Tak, no ale pamiętam jak o Dardochu był, w Desk Esports zrobił dokument i on jeszcze jak był w tym Liquid, był Lokodoko. Lokodoko to jest dobry bardzo trener, swojego czasu był. On wygrał Challenger Series amerykańskie dwa razy i dwa razy wygrał z TSM LCS-a. Challenger Series, w sensie, że tą niższą ligę. Przed Akademią. Przed Akademią, było Challenger Series. On amerykańskie wygrał dwa razy i wygrał też dwa razy z TSM 2015. Spring Summer. Tak. No i później poszedł do Team Liquid, bo go tam Steve jakoś tam wcisnął, no i Dardocha mieli. I on mówi Dardochowi, że no słuchaj stary, zrobiłeś to, czy tak, czy siak źle. Jeszcze tam się odwraca ktoś jeszcze, Matt chyba, i mu mówię, że on to źle zrobił, a Dardo sobie siedzi tak. I don't care. I'm gonna play how I want. Tak. W ogóle były te filmy z gaming house'ów i tam bardzo często się widziało tych, co mają to dupie. I nawet jak trener mówił coś tam, to on... Ale Ameryka to jeszcze jest inny temat, bo to... Wiesz. No inaczej, no to jest... Powiem tak, no... Na 15 zawodników 3 jest z Ameryki, na Mistrzostwach Świata. No myślę, że samo to mówi, gdzie leży problem. Znaczy... Dobra, inaczej, źle to pisze. To nie jest problem właśnie. Tak. To nie jest właśnie problem, bo ja osobiście chciałbym pracować w lidze, która jest mocno komercyjna. No. Kto by nie chciał? No, ja też chciałbym do NA pojechać kiedyś sobie na emeryturę. Bo można iść dwie strony. Jakby ktoś mnie się zapytał, czy ja bym chciał skończyć w Korei albo Chinach, czy w Ameryce, to ja już się pakuję i zapierdalam do Los Angeles. Ja się nie dziwię. No. Ja gdyby nie to, że ja się fascynuję ich kulturą, też bym pewnie chciał do NA bo tam płacą kokosy. Nawet, wiesz co, tam masz dużo ścieżek rozwoju. Tak, możesz być gwiazdorem, możesz być celebrytą, możesz być cokolwiek innego. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie coachowanie tych ludzi w FNA, to może być frustrujące. To jest bardzo frustrujące, ale też odnoszę wrażenie, że nikt jeszcze nie znalazł jakby języka dla tych graczy i sposobu, nazwę to, trenowania, który będzie odpowiedni do ich kultury. Jedyną osobą, która so far, nazwę to, że mogła coś takiego dokonać, to jest Rippert, który teraz jest coachem 100 Thieves. Wcześniej był w Sinai. I to akurat jego myślałem. Mi się wydaje, że to jest najlepszy coach w historii regionu całego. Okay.
bo no, za każdym razem robi playoffy, to jest jedyny trener, który z 10 miejsca drużynę na Worldsy posłał. I teraz doszedł Hunter Thieves na ten split i rozjebali ten split i wygrali go. Widzisz, no, swoją drogą, widzisz Bjergsena jako jakiegoś świetnego trenera? Czy coś w tym stylu? Bo dużo głosów takich się pojawia, że o, Bjergsen. Ciężko powiedzieć, aczkolwiek. Przecież no, ja widziałem jakieś tam shoty na YouTubie, że TSM's coaching staff doesn't give a fuck. Tak. Coś takiego, no, nie oglądałem tego, ja tak patrzę, tak o co chodzi, co jest, nie? Tak, mech. No, ciężko. Ostatnie pytanie, najdziwniejsze ze wszystkich. Oho. O co chodzi z tymi telefonami? O właśnie, ktoś do mnie dzwoni! Halo? Z tego co chodzi z telefonami, jak jeszcze był, nazwę to Discord Mividronu, taki bardziej aktywny. Lolek i ten. Tak. Miałem jeszcze wtedy stare słuchawki. Nie miałem tych z tym guziczkiem, tutaj z boku. I nie miałem jak się wyciszać. No, a że teraz mam, to klikam tu i cyk, odkładam, słuchawki zdejmuję i telefon biorę sobie normalnie rozmowę. No, a wtedy było tak, że zapominałem, dosyć często się zapominałem wyciszać, bo na przykład byłem w trakcie gry. No to się nie wyciszę, jak mam ręce tutaj na myszce, tutaj kuwerty napierdzielam, ktoś mi dzwoni, no to kładę telefon i na głośnik po prostu sobie klikam. Czego chcesz? Dobra, mordę, zamknij coś tam. No i jak dyskusja typowa młodzieży 18-19-letniej. Ja ci powiem więcej. Wtedy jak pierwszy raz rozmawialiśmy na żywo, to też właśnie tak zrobiłeś. Tak było, chyba przed rozmową. Tak, przed, bardzo szansa jest. Dobra, słuchaj. Bo telefon fajny, meme, może kiedyś firmę założę dzięki temu. No, no wiesz, inni idą w skarpety i majtki. A, telefony, w case'y. A można iść w telefony, no, albo w case'y sportowe. Ja bym kupił. Ja bym kupił coś takiego. Możliwe, że dałeś mi teraz zajebisty pomysł. To sam go wymyśliłeś. Oboje. No dobra, niech będzie. No to ja się odezwę w tym za jakiś czas. Dzięki wielkie, że przyszedłeś, że ja wypiliśmy trochę wody razem, że chwilę pogadaliśmy. To był trzeci odcinek Szczerej Gadki. W ogóle jesteś po waluciaku. Jak się z tym czujesz? Dobrze. No, nareszcie skończyło z tobą pogadać. Tylko chciałbym oczywiście naprostować widzów. Podczas tych nagrywek dzisiaj byłem i jestem trzeźwy. Tu jest woda. Ja też. Jestem trzeźwy. Jedno piwo to wcale nie jest jakiś wielki alkohol. Jezu. Cytując wielkiego białystoczanina majora Suchodolskiego. Piwo to jest jak rosół. Dzięki jeszcze raz. Całe tak. Dziękuję. I trzymajcie się. Na razie. Yo.